naprawdę finał kampanii. Dokładnie za 52 godziny zapadnie cisza. Cisza wyborcza. A w niedzielę o 7 rano Polacy ruszą do urn. A po 21 poznamy pierwsze sondażowe jeszcze wyniki wyborów parlamentarnych. Sondażowe, ale prawdopodobnie już wtedy będziemy mogli powiedzieć, kto będzie rządził Polską przez najbliższe 4 lata. Ale wróćmy do teraźniejszości. Kampania trwa. Kandydaci walczą o każdy nasz głos. Zwołują konferencje prasowe, wołają do nas z plakatów. Przed nami ostatnia już regionalna debata wyborcza TVP Opole i Radio Opole. Tym razem przygotowana wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami ze studenckiej telewizji SETA. Serdecznie witamy widzów i słuchaczy. A my dzisiaj zaprosiliśmy przedstawicieli 11 komitetów, które wystawiły swoich kandydatów do Sejmu. Ja przypomnę, oni walczą o 12 mandatów, które przysługują Opolszczyźnie. I to komitety same zdecydowały, kto weźmie udział w tej debacie i same zdecydowały, kto zasiądzie na widowni Studenckiego Centrum Kultury. Siły są wyrównane, każdy komitet otrzymał 10 zaproszeń. A oto nasi kandydaci. Lista numer 1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Do wyborów idą, by wprowadzić zmiany, w tym także w edukacji. PiS reprezentuje Sławomir Kłosowski, numer 2 na liście. Były wiceminister edukacji, poseł na Sejm 5, 6 i 7 kadencji. Lista numer 2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. Stabilna praca, wyższa płaca, prostszy podatek. To zobowiązania wyborcze Platformy. PO reprezentuje Leszek Korzeniowski, numer 1 na liście. Polityk i przedsiębiorca, poseł na Sejm 4, 5, 6 i 7 kadencji. Lista numer 3. Komitet Wyborczy Partia Razem. Inna polityka jest możliwa. To ich hasło. Godna praca dla wszystkich to najważniejszy punkt programu. Partię Razem reprezentuje numer 1 na liście. Joanna Bronowicka, socjolog. Lista numer 4. Komitet Wyborczy Korwin. Naprawa państwa, w tym obniżenie podatków i likwidacja podatku dochodowego. Ich zdaniem to najważniejsze zadania. Partię Korwin reprezentuje Łukasz Szewczyk, numer 1 na liście, przedsiębiorca. Lista numer 5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Obroniliśmy polską ziemię, gwarantujemy obronę lasów przed prywatyzacją. Jesteśmy blisko ludzkich spraw, dbamy o rodzinę i gospodarkę. PSL reprezentuje Stanisław Rakoczy, numer 1 na liście, poseł w latach 2001-2011, obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Lista numer 6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica. Godne zarobki to ich zdaniem sprawa numer 1 do załatwienia dla Polski. Zjednoczoną Lewicę reprezentuje Anna Kubica, członkini partii Twój Ruch, adwokat. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. Zmiana ordynacji wyborczej i naprawa systemu wymiaru sprawiedliwości. Po to startują w wyborach. Ugrupowanie Kukiz 15 reprezentuje numer 1 na liście Janusz Sanocki, dziennikarz, samorządowiec, były burmistrz Nysy. Lista numer 8. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru. Obniżenie i uproszczenie podatków. Ich zdaniem od tego trzeba zacząć zmiany. Nowoczesną reprezentuje Witold Zębaczyński, numer 1 na liście. Politolog, menedżer, radny miasta Opole. Lista numer 9. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni. Każdy powiat powinien mieć swojego reprezentanta w Sejmie. Chcą walczyć o zmianę ordynacji wyborczej. Komitet reprezentuje numer 2 na liście Paweł Zygmunt z zawodu inżynier telekomunikacji. Lista numer 14. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna Szczęść Boże. Wiara, rodzina, własność to fundamenty naszej łacińsko-chrześcijańskiej cywilizacji. Aby nie zniknęły one z powierzchni ziemi, zadbajmy o kościół, szkołę i strzelnicę. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna reprezentuje numer 1 na liście Łukasz Fomicz, geolog, geograf, filozof. Lista numer 16. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Silny region, mocne samorządy. O to chcą walczyć w Sejmie. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka reprezentuje numer 1 na liście Ryszard Gala, poseł na Sejm 5, 6 i 7 kadencji. A nasze województwo to jeden okręg wyborczy, okręg numer 21. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy w Sejmie 13 posłów, ale niekorzystne trendy demograficzne zrobiły swoje. Dzisiaj mamy tam na wiejskiej tylko 12 przedstawicieli. A jak prezentuje się nasz okręg wyborczy? Zobaczmy.
W sumie jest ich 41, są wielomandatowe i wybiera się w nich od 7 do 20 posłów. Okręgi wyborcze, wśród nich 21 Opolski, który obejmuje całe województwo, 11 powiatów ziemskich i samo miasto Opole. Ponad 810 tysięcy wyborców uprawnionych do głosowania. Jeśli chodzi o kandydatów, będziemy mieli 223, spośród których wybierzemy 12 posłów, ponieważ 12-mandatowy jest okręg 21 do Sejmu. Stąd na karcie do głosowania będą listy od 12 do 24 nazwisk. Co ciekawe, liczba mandatów może lada chwila się zmniejszyć, ponieważ nie ma co tu kryć. Opolan jest coraz mniej, a więc i liczba ich przedstawicieli w Sejmie może stopnieć. Demografia to nasza pięta achillesowa, ale to nie jedyny słaby punkt Opolszczyzny. Do nich można zaliczyć jeszcze bezrobocie, które utrzymuje się na poziomie ponad 9% i niewykorzystaną Odrę, jedną z dwóch największych rzek w Polsce. Słabo też jest z naszą wyborczą frekwencją. W ubiegłych wyborach parlamentarnych w 2011 roku nie przekroczyła ona na Opolszczyźnie 50%. Jak będzie tym razem, dowiemy się już 25 października. Naszą debatę podzieliliśmy na cztery części. Każda potrwa mniej więcej pół godziny. Pierwsza będzie miała charakter regionalny, druga ogólnopolski. Potem oddamy głos kolegom z opolskich mediów i samym Opolanom, by mogli zadać pytania naszym 11 kandydatom. A na finał to kandydaci będą zadawać pytania nawzajem sobie. Zaczynamy regionalną część debaty. Nie chcieliśmy sami definiować głównych problemów Opolszczyzny, dlatego mamy do naszych kandydatów tak zwane pytanie otwarte. Co uważają za największe wyzwanie stojące przed naszym regionem? Jak chcą sobie z nim poradzić? Odpowiadają państwo w kolejności od lewej do prawej. Na odpowiedź mają państwo 1 minutę 15 sekund. Bardzo proszę, Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, stan województwa opolskiego po 9 latach rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL jest kiepski. Zadłużenie budżetu województwa opolskiego przekroczyło 50% wydatków. Również mamy do czynienia ze spadkiem dochodów budżetowych, budżetu województwa. Jesteśmy na uczelni. Brak szans dla studentów, którzy studiują na opolskich uczelniach. Brak nadziei na znalezienie dobrego miejsca pracy tutaj na terenie regionu opolskiego. Emigracja, bezrobocie, nierównomierny rozwój powiatów, zwłaszcza tych powiatów na zachód od Odry, to są efekty rządów 9 lat koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To trzeba zmienić. My jako Prawo i Sprawiedliwość plan takiej zmiany mamy. W dużej mierze ten plan zmiany jest oparty o odbudowę przemysłu wytwórczego na terenie naszego województwa. Zapomnieliśmy już o tym, że na terenie województwa istniały takie szanujące się zakłady wytwórcze, jak choćby Zakład Urządzeń Przemysłowych w Nysie, Kofama w Kędzierzynie-Koźlu, jak Otment w Krapkowicach. Te firmy trzeba odrodzić. Prawo i Sprawiedliwość ma taki plan reindustrializacji Polski. Częścią tej reindustrializacji jest reindustrializacja województwa opolskiego. Leszek Korzeniowski, Platforma Obywatelska. Dobry panie pośle. Państwu. Moje zdanie jest dokładnie odwrotne niż mojego poprzednika, ale to wynika z faktu, że to my jesteśmy partiami, które rządzą w naszym województwie. Świadczy o tym między innymi fakt, że Komisja Europejska uznała nasz region, nasz piękny region, za najlepiej zarządzany w Polsce. Wynikiem tego otrzymaliśmy 100 milionów euro, tak zwanej nagrody za najlepsze wykorzystanie środków unijnych. I to, co powiedział mój poprzednik, absolutnie. Jeżeli chodzi o bezrobocie, ono jest w tej chwili poniżej średniej dla kraju. Ono wynosi w tej chwili 9,8. Jeżeli chodzi o przychody, co świadczy również o tym, że mieszkańcy naszego województwa zarabiają coraz lepiej. Dochody z tak zwanego PIT-u zwiększyły się w stosunku do roku 2010 o ponad 30%. To świadczy o tym, że średnia krajowa w zarobkach, średnia dla województwa w zarobkach jest coraz większa. I rzecz najważniejsza. Województwo nasze otrzymało największe granty w tej mijającej kadencji Sejmu. No oczywiście sztandarowym jest tutaj rozbudowa 5. i 6. bloku elektrowni Opole. Zawartość 11 ponad miliardów. Przypomnę tylko, że na tej inwestycji pracuje 128 firm, 33 z Opolszczyzny. Czas minął. Bardzo proszę, Joanna Bronowicka, Partia Razem.
Dobry wieczór. Dla mieszkańców regionu najważniejsza jest godna praca. Dobrze płatna, ale też stabilne i bezpieczne warunki zatrudnienia. Teraz zdolni i pracowici ludzie wybierają życie za granicą. Na Opolszczyźnie, jak w Soczewce, skupiają się dwa problemy. Emigracja i kryzys demograficzny. Nasze wsie i miasta wyludniają się. Nawet jeśli ta praca jest, to jest to praca śmieciowa. Bez umowy o pracę, bez prawa do urlopu, bez pewności, że dostaniemy pensję, że przedłużą nam umowę na kolejny miesiąc. Nagminnie łamane są prawa pracowników, także w naszym regionie. Partia Razem chce skończyć z problemem umów śmieciowych. Chcemy, żeby polskie prawo pracy było przestrzegane. Chcemy wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, wprowadzić minimalną płacę godzinową, 15 zł za godzinę, a dla umów śmieciowych 20 zł, żeby nie opłacało się wypychać ludzi na umowy śmieciowe. My reprezentujemy pracowników i to ich głosem chcemy być w Sejmie. Łukasz Szewczyk, Komitet Korwin. Witam Państwa serdecznie. Pierwszym problemem regionu opolskiego jest wyludnienie. W zasadzie co dekadę ubywa nam około 5% mieszkańców Opolszczyzny. Co za czym idzie oczywiście starzenie się społeczeństwa i do tego faktu też nie jesteśmy za specjalnie przygotowani. Jeżeli chodzi o rozwiązania administracyjne, Opolszczyzna w zasadzie prosi się o połączenie niektórych gmin. Jest rozdmuchana administracja, w związku z tym pewne gminy należy połączyć, tak jak na przykład gminę Skarbimierz i gminę Brzeg. Kolejną ważną sprawą dla Opolszczyzny jest przeprawa przez Odrę, która jest wałkowana od wielu, wielu miesięcy. Wszyscy się zastanawiają, gdzie ona ma przechodzić, natomiast mam wrażenie, że wszyscy zapominają, że powinna być dostosowana do rozwoju Odry, która to rzeka jest również ważnym elementem w przyszłej gospodarce regionu. Oprócz tego należy pamiętać o 120 tysiącach Ślązaków, o których w zasadzie wszyscy zapominają. Mam nadzieję, że będzie mi dane przypomnieć ich w Sejmie. Dziękujemy bardzo. Stanisław Rakoczy, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór Państwu. Problem, o który Państwo pytacie, został zdefiniowany w czołówce naszego programu. Podstawowym problemem Opolszczyzny jest demografia. Jest nas coraz mniej i trzeba zrobić wszystko, żeby ten proces po pierwsze zatrzymać, a po drugie zacząć odbudowywać ilość ludności mieszkającą na Opolszczyźnie, bo za 4 lata może debatować tutaj o wielu mniej kandydatów, bo miejsc mandatów poselskich będzie mniej, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Opolszczyzny, zechcieli tu zostawać, tutaj szukać i budować swoją przyszłość i przede wszystkim, żeby ci młodzi ludzie chcieli mieć dzieci, a żeby chcieli mieć dzieci, trzeba stwarzać do tego warunki. Polskie Stronnictwo Ludowe stara się tak działać. A dzięki naszym staraniom mamy najdłuższy w Europie urlop macierzyński, roczny urlop macierzyński. Proponujemy teraz żłobek za złotówkę. To naprawdę można zrobić. Samorządy otrzymają na to środki, a młode mamy będą mogły pracować, bo ich dzieci będą miały opiekę. Do tego samorządy. Trzeba je wzmocnić, bo to one budują naszą siłę. Proponujemy cały CIT w 100% dla samorządów i odpis z VAT-u też dla samorządów. Anna Kubica, Zjednoczona Lewica. Witam Państwa. Faktycznie bardzo słusznie zdefiniowaliście Państwo dwa główne problemy dotyczące województwa opolskiego. Czyli faktycznie problem wyludniania się i związana z tym przyczyna, czyli kwestia bezrobocia. Padły dane dotyczące poziomu tego bezrobocia na około 10%. Natomiast to jest średnia dla całego województwa. Należy pamiętać, że nie wszędzie jest tak dobrze. W powiecie brzeskim, czyńskim poziom tego bezrobocia jest na poziomie 13%. W prudnickim już na przykład 14%. Dlaczego tak się dzieje i jakie są tego przyczyny? Warto pamiętać, że
emigracja zarobkowa, z którą mamy bez wątpienia do czynienia na Opolszczyźnie, pogłębia tylko problem. Następuje drenaż wykwalifikowanych pracowników i ich emigracja czy migracja do innych województw, jak również w szczególności do Niemiec. Jaka jest tego przyczyna? Między innymi przyczyną są bardzo wysokie koszty pracy w Polsce. Dzisiaj pracownik otrzymuje około 60% tego, co faktycznie ponosi pracodawca. Te koszty pracodawców ponoszone przez pracodawców są po prostu bardzo wysokie, dlatego opłaca się szara strefa. Co my proponujemy? Jako Zjednoczona Lewica proponujemy dla pierwszych dwóch pracowników zero ZUS-u przez pierwszych 18 miesięcy zatrudniania takich pracowników, aby pomóc tym pracodawcom. Pani czas dobiegł końca. Dziękuję. Janusz Synocki, Kukiz 15. Drodzy Państwo, powiem tak, pochodzę z Nysy, jak wiecie dokładnie, miasta dotkniętego bezrobociem, emigracją. I jak słucham tej partyjnej nowomowy w wykonaniu moich przedmówców tutaj, to po prostu się zastanawiam, na jakim świecie ja żyję i telewidzowie. Problemy, które ma Opolszczyzna, wynikają ze złych rządów. Te problemy są dokładnie takie same jak w całej Polsce, ale tu u nas się skupiają szczególnie. Te problemy to przede wszystkim chory system partyjny, te partie, które funkcjonują, nie są w stanie rozwiązywać problemów. Przecież to wszystko już było. Była prawica, była lewica, byli wszyscy. I rośnie ciągle bezrobocie. I rośnie ciągle emigracja. I upadały zakłady i za PiS-u, i za Platformy, i za wszystkich. I proszę Państwa, trzeba to zmienić. Trzeba zmienić system wyborczy, żeby złamać kręgosłup tym leninowskim partiom. Trzeba wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. Trzeba naprawić sądownictwo. Problemem Opolszczyzny jest sądownictwo na Daszyńskiego i na plebiscytowej. Tu przyniosłem, drodzy Państwo, z sobą, być może jestem jednym z niewielu ludzi w Polsce, przyniosłem dwa orzeczenia Trybunału Strasburskiego. Mam dwa wygrane procesy w Strasburgu na skutek wyroków opolskich sędziów i wrocławskich. Tu są dwa, jeden z 2007, drugi aktualny. Sprzed tygodnia dostałem decyzję ze Strasburga. Ale za te odszkodowania żaden sędzia oczywiście nie poniesie. Sądownictwo nie chroni naszego interesu publicznego. Witold Zębaczyński, Nowoczesna, Ryszarda Petru. Panie radny. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy i telewidzów. To, co najważniejsze jest dla mnie jako reprezentanta Nowoczesnej Ryszarda Petru, to jest przeciwdziałanie zjawisku depopulacji regionu. Można to zrobić poprzez tworzenie konkurencyjnych, innowacyjnych miejsc pracy, rozwijanie wolnych i stref ekonomicznych, jak również krajowy program budowy mieszkań na wynajem. To, czego najbardziej potrzebuje nasz region, to przejścia z tej funkcji montowni do funkcji wytwarzania inteligentnych miejsc pracy. Możemy konkurować na tle Polski wyłącznie na rynku pracy poprzez dobrą płacę, a ją można uzyskać pracując na inteligentnych miejscach pracy. Więc uważam, że przede wszystkim praca. Druga rzecz to jest krajowy program budowy mieszkań na wynajem. Tego potrzebują młodzi ludzie. Ale nie możemy również zapominać o seniorach. Ich aktywizacja, dobra i sprawna służba zdrowia to są wyzwania dla naszego regionu. Kolejna kwestia to przede wszystkim reprezentacja poselska w Sejmie. W tej chwili mamy etatowych posłów, często spadochroniarzy z Warszawy, którzy reprezentują nasz region wyłącznie teoretycznie. Dlatego jeżeli chcemy zadbać o swoje interesy, o interesy województwa opolskiego, o interesy stolicy województwa, musimy mieć godną reprezentację stąd z Opolszczyzny w Sejmie. Dziękuję panu bardzo. Paweł Zygmunt, JOW Bezpartyjni. Dobry wieczór państwu, telewidzom, jak i radiosłuchaczom. Te dwa najważniejsze problemy, o których państwo cały czas mówią, o których wracamy, były przedstawione na początku programu. Najistotniejszym jednak jest wyludnianie się naszego województwa i przez to brak więzi rodzinnych przede wszystkim. Mamy najwyższe wskaźniki w kraju od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o emigrację ludzi z naszego województwa, za pracą głównie, czyli do innych krajów Unii Europejskiej. Musimy zrobić wszystko, żeby tę emigrację powstrzymać, a powstrzymać możemy ją tylko w taki sposób, gdy stworzymy miejsca pracy. Miejsca pracy stworzymy inwestując w reindustrializację naszego regionu i stwarzając możliwości dla nowych inwestorów. Tak jak tu mój przedmówca zaznaczył, istotne jest stworzenie stref ekonomicznych. Mamy jedną strefę obecnie w Skarbimierzu. Jest to Wałbrzyska, a nie Opolska strefa ekonomiczna. Nasze województwo powinno mieć co najmniej 4 takie strefy. Jeżeli chodzi o problemy bardziej lokalne, brak mostu i obwodnicy południowej.
jeżeli chodzi o Opole. Ja pochodzę z Krapkowic. Też nam brakuje mostu i przeprawy i obwodnicy południowej, ale większość miast nie ma tych obwodnic. Dziękuję. Łukasz Fomicz, Komitet Szczęść Boże. Zatem szczęść Boże, daj Boże. Witam Państwa, witam telewizów oraz radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, no tutaj usłyszeliśmy kilka bardzo ważnych słów, ważnych deklaracji, no ale przecież to między innymi Platforma Obywatelska chwali się tym, że Polacy mogą wyjeżdżać za granicę. No i mamy. Przecież to jest celowe działanie, tak? To celowo stworzono takie sytuacje, żeby Polacy mogli zarabiać tyle, ile zarabiają. To nie jest przypadek, to jest skutek. I teraz ci Polacy wyjeżdżają za granicę po to, bo tu ma być nisza dla innych ludzi, którzy mają tutaj przyjechać. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, tutaj jest kilka partii wolnorynkowych, trochę jestem zawiedziony. Drodzy Państwo, Państwo chcą, żebyśmy my, dostając się do parlamentu, decydowali o Państwa pieniądzach? Nie, nic z tego. To są Państwa pieniądze. Państwo mają decydować o tym, gdzie ma być przeprawa, jaki ma być most zbudowany, którędy ma być pociągnięta droga. To są Państwa pieniądze, Państwo muszą o tym decydować, a nie prosić na kolanach ministrów oddanych dziedzin gospodarki, żeby coś tutaj skapało do Opola. Natomiast chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ministerstwo Edukacji, bo my mamy tutaj właśnie potężny problem demograficzny, zaproponowało wprowadzenie standardów, które dotyczą w pewnym sensie wychowania seksualnego, ale tak naprawdę deprawacji naszych dzieci. Drodzy Państwo, powstrzymajmy razem to szaleństwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu bardzo. Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka, bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Ja muszę powiedzieć, że chyba jestem jedynym przedstawicielem Komitetu Mniejszości Niemieckiej, która ma charakter regionalny, a nie centralny. Stąd też sprawy związane z regionem są dla nas bardzo ważne. I ja pozwolę się też odnieść jednak do tematów problemów depopulacji, w tym jednak dużej migracji zarobkowej, ponieważ ten temat bardzo mocno dotyczy nasze środowisko. I tutaj właśnie stoimy na stanowisku takim, że należy bardzo mocno inwestować w człowieka, młodego człowieka. Dobre wykształcenie jest rzeczą bardzo ważną. Jak Państwo wiecie, wielu inwestorów niemieckich instaluje swoje firmy tutaj w województwie opolskim. Dlaczego? Ano dlatego, że potencjał ludzki jest potencjałem bardzo dobrym, pracowitym, znającym język niemiecki, ale często natrafiamy na problemy jakby skorygowania kierunków zawodowych. Jeden z przedsiębiorców, prosząc o zatrudnienie ekonomisty znającego język niemiecki, zorientował się, że zgłosiło się do niego kilku germanistów. Ekonomisty nie ma. Więc naszym zadaniem jest zmiana systemu kształcenia zawodowego. Jest to rzecz bardzo ważna. Musimy mieć dobrze wykształconych ludzi na poziomie średnim zawodowym, wyższym zawodowym, po to, aby oni mogli tutaj, w tym miejscu pracować. Pierwsza runda za nami. Dziękujemy Państwu bardzo za odpowiedzi. Teraz każdy z Państwa ma jeszcze 30 sekund. Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że występujące po mnie osoby zgadzały się z tym, co stwierdziłem. Zresztą stwierdzenie tego stanu faktycznego nie jest zbyt trudne. Ja mówiłem o reindustrializacji, o tym, ażebyśmy odbudowali przemysł. Jeżeli odbudujemy przemysł, to powstrzymamy emigrację z naszego regionu. Jeżeli powstrzymamy emigrację, to również będzie to połowa sukcesu, jeżeli chodzi o załatwienie problemu depopulacji. I druga kwestia, musimy przywrócić mieszkańcom województwa opolskiego poczucie bezpieczeństwa. Pozdrawiam mieszkańców Rożnowa w gminie Wołczyn. Leszek Korzeniowski, bardzo proszę. Specjalna strefa demograficzna może powstać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy powstanie specjalna strefa ekonomiczna. Póki co nie ma takiego rozwiązania, ale Urząd Marszałkowski proponuje przekazanie do strefy wałbrzyskiej 80 hektarów pozyskanego przez tak zwane pozyskanie lotniska. A tutaj jeszcze muszę zaprzeczyć mimo wszystko tym wszystkim kolegom, którzy to mówili. Bezrobocie na Opolszczyźnie spada. Ilość miejsc pracy w ciągu 4 lat ostatnich zwiększyła się o 30 tysięcy, a ilość naszych firm tak zwanych prywatnych przekroczyła 100 tysięcy. Joanna Bronowicka. Władze i kandydaci chwalą specjalne strefy ekonomiczne. Bezrobocie spada, tylko czy ktoś kontroluje, jakiej jakości są te miejsca pracy? Czy ludziom starcza na to, żeby przeżyć? W tej chwili dajemy ulgi w CIT dla zagranicznych firm, które łamią prawo pracy. My dajemy
ulgi firmom zagranicznym, które traktują nas jako tanią siłę roboczą i nie inwestujemy w naprawdę innowacyjne, dobre miejsca pracy, w których ludzie mogliby się rozwijać. Łukasz Trzeszczyk. Kontynuując pani myśl, faktycznie tworzenie specjalnych stref ekonomicznych jest to forma łapówki ze strony administracji samorządowej w stronę konkretnych przedsiębiorstw. Mówicie tutaj państwo o tworzeniu miejsc pracy. Dajcie przedsiębiorcom tworzyć te miejsca pracy. Przestańcie ich gnębić podatkami, kontrolami, akcyzami, VAT-em. Przestańcie ludzi skazywać na grzywne za handlowanie truskawkami, wytwarzanie sera, który się nazywa tak, a nie inaczej, bo Unia sobie tego zażyczyła. Stanisław Rakoczyk, PSL. Bezrobocie osiągnęło poziom nienotowany od lat, tak niski poziom. Mamy bezrobocie jednocyfrowe. To się nie wzięło samo z siebie, tylko z tego, że dbano o to, aby miejsca pracy powstawały. To są miejsca pracy w elektrowni, to są miejsca pracy w wielu firmach, które powstały w specjalnej strefie ekonomicznej i wałbrzyskiej i katowickiej. A chcę powiedzieć, że dzięki staraniom działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego dzisiaj zarząd strefy podjął uchwałę o sprzedaży akcji na rzecz samorządu województwa opolskiego. Tym samym wchodzimy w strefę, będzie strefa opolsko-wałbrzyska, będzie więcej inwestorów. Anna Kubica. Kontynuując wątek bezrobocia, oczywiście ono jest, ten poziom tego bezrobocia jest dużo niższy niż w latach poprzednich, ale nie jest to, drodzy moi przedmówcy, przyczyna waszej działalności, tylko tego, że ponad 2 miliony osób wyjechało za granicę właśnie w celach zarobkowych. Ten rynek pracy się po prostu zmniejszył o ilość osób bezrobotnych. Dlatego my, jako Zjednoczona Lewica, oprócz tego, że chcemy wprowadzenia faktycznie 18-miesięcznego zwolnienia dla pracodawców z obciążeń, które dzisiaj na nich są nałożone. Janusz Sanocki. Miejsca pracy, o których poseł Platformy mówi, to przybyło chyba w Urzędzie Marszałkowskim, którym rządzi Platforma razem z PSL-em i w agencjach własności rolnej Skarbu Państwa, gdzie jest 5% elektoratu PSL-u właśnie, jak przypuszczam. W NYS-ie nie przybyło ani jedno miejsce pracy. Przez 4 lata Urząd Pracy wydał 40 milionów na bezsensowne szkolenia. Za to powstałoby wiele miejsc pracy. Natomiast całkowicie jałową działalnością się zajmują obecne partie. Witold Zembaczyński, bardzo proszę. Szanowni państwo, w tej kampanii wyborczej przedstawiłem mój regionalny, nowoczesny program wyborczy. Wśród moich propozycji jest między innymi kolej aglomeracyjna po istniejącej już infrastrukturze torowej dla elastyczności rynku pracy, abyśmy mogli szybko dojeżdżać z domu do pracy. Przedstawiłem pomysł opolskiego wojewódzkiego budżetu obywatelskiego po to, żeby integrować powiaty, po to, żeby mieszkańcy województwa mogli zdecydować, na co wydadzą swoje pieniądze. I to, co najważniejsze, to przejęcie gruntów od ANR-u i posadowienie tam specjalnych stref ekonomicznych, branży BPO i innych twórczych. Paweł Zegniewicz. Jeżeli chodzi o wałbrzyską strefę ekonomiczną, ja zapraszam każdego, kto chce, żeby pojechał do tych inwestorów i porozmawiał z nimi na temat warunków, jakie zostały mu stworzone, gdzie inwestorzy za własne pieniądze musieli budować gazociągi czy transformatory z wysokiego na niskie napięcie, żeby mieć zasilanie. Nie mają również mediów. Jeżeli chodzi o specjalną strefę demograficzną, utworzoną bodajże we wrześniu ubiegłego roku, ja zacytuję marszałka województwa. Głęboko wierzę, że nasze pozytywne wyobrażenia o przyszłości stworzą właśnie taką przyszłość. A ja wierzę w to, że wyobrażenia niczego nie stworzą. Łukasz Chomicz, bardzo proszę. My stoimy na stanowisku, że to rodzice muszą wychowywać swoje dzieci, a nie posłowie są do tego predysponowani i mają odpowiednie kompetencje. Dlatego naprawdę zwróćmy uwagę na to, co rekomenduje Ministerstwo Edukacji jako powszechną obowiązkową edukację seksualną opartą na standardach Światowej Organizacji Zdrowia, w której na przykład promuje się masturbację od wczesnego dzieciństwa lub niestereotypowe role płciowe. Jeżeli nie zajmiemy się pewnymi fundamentami, to niestety nie będziemy mieć tutaj żadnej cywilizacji, żadnych rodzin, tylko po prostu będziemy mogli ostatni gasić światło i się rozchodzimy. Ryszard Gala. Szanowni państwo, oprócz tych tematów związanych z szkolnictwem zawodowym, my także w swoim programie dla regionu mamy kwestie związane z Odrą. Jak państwo wiecie, to przez 4 lata prowadziłem zespół przyjaciół Odry i rzeczywiście tematem bardzo ważnym jest kwestia nie tylko
Odry jako bezpieczeństwa powodziowego, ale także jako takiej siły transportowej, napędowej dla gospodarki. Także i sieć dróg jest rzeczą bardzo ważną, bo te elementy mają istotny wpływ na to, aby były tworzone miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Bardzo Państwu dziękujemy. Czas na drugą część naszej debaty, część ogólnopolską. Zanim oddamy jednak głos naszym kandydatom, zobaczmy felieton na temat głównych wątków tegorocznej kampanii parlamentarnej. Być oryginalnym, czy lepiej skrytykować innych? Który temat poruszyć, by kupić wyborców? JOW-y, pomoc uchodźcom, czy kusić lepszą i godną emeryturą? Jakie były główne tematy mijającej właśnie kampanii? Jeśli spojrzymy na przykład na koalicję rządzącą, to są drogi, to jest generalnie poprawa infrastruktury, to są różnego rodzaju projekty finansowane z Unii Europejskiej, opłaszczyzna na tym tle dosyć ciekawie wypada. Jeżeli chodzi o opozycję, no to w Polsce już od kilkunastu lat przyjęła się taka rola opozycji, która praktycznie neguje wszystko to, co związane jest z koalicją rządzącą. Największą uwagę i największe zaangażowanie odbiorcy wyzwalają emocje, czyli trzeba było tak naprawdę wywołać emocje, zainteresowanie odbiorców tak naprawdę każdym tematem. Widzimy, że kwestia uchodźców była takim tematem, który elektryzował. Gra słów, gra gestów, celowy czy przypadkowy dobór miejsca na konferencję prasową? Kandydaci prześcigali się też w pomysłach, kogo postawić u swego boku podczas spotkania z mediami. Każda kampania ma swój rytm, swój niepowtarzalny klimat. W tej, oprócz uchodźców, raz za razem wracał temat ożywienia gospodarki. W różnych wariantach, w ostatnim haśle wyborczym premier Wykopacz, w pomysłach na reformę systemu podatkowego, ograniczenie szarej strefy czy ograniczenie długu publicznego. A także w pomysłach na ochronę praw pracowników poprzez podniesienie pensji minimalnej, a także poprzez eliminowanie tzw. umów śmieciowych. No, wracał też temat innowacyjności, także w wypowiedziach naszych kandydatów. Wszyscy politycy z lewa i z prawa mówią o tym, że Polska musi przestać być montownią czy montażownią Europy, musi postawić na nowe technologie, na nowe pomysły. Pytanie, jak to zrobić? No właśnie, dlatego my pytamy naszych kandydatów, co trzeba zrobić, aby ożywić gospodarkę. No odpowiedź macie Państwo tak, jak w poprzedniej rundzie, minutę i 15 sekund. Tym razem zaczynamy od prawej strony. Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Panie pośle. Przede wszystkim dać swobodę gospodarce, bo gospodarka daleko od polityki jest wtedy mocną gospodarką. Gospodarka, która będzie trwała, konkurencyjna na rynku krajowym i na rynku światowym, oparta o nowe technologie, współpracująca z nauką, jest to rzecz bardzo ważna, ale posiadająca bardzo dobrze wykwalifikowane kadry. Myślę, że ten przykład naszego regionu też tutaj jest bardzo istotny, czyli przedsiębiorstwa oparte na przedsiębiorstwach rodzinnych. Często mamy sytuację taką, że właśnie te małe, średnie przedsiębiorstwa mają swoje korzenie w rodzinie. One się rozwijają i dzisiaj możemy powiedzieć, że wiele takich firm jak Multiservice w Krapkowicach, Moknik w Opolu, czy też Dempol, Hespa w Krapkowicach, to są firmy, które dzisiaj są firmami rodzinnymi, ale bardzo nowoczesnymi. Myślę, że aby to osiągnąć, to ważne jest, abyśmy mieli jasną, czytelną politykę w zakresie prowadzenia tych firm, rejestracji tych firm. Polityka podatkowa, bardzo ważna. Przykład, VAT tak zróżnicowany powoduje, że niektóre firmy powołują spółki po to, żeby doprowadzić do finalnego produktu w niższej cenie VAT-u, prawda? Więc musimy tak unormować te przepisy, aby one były jasne, czytelne dla przedsiębiorców. Bardzo panu dziękujemy. Łukasz Fomicz, komitet Grzegorza Brauna. Rozumiem, panie Ryszardzie, w takim razie pan wchodząc do parlamentu nie dotknie do gospodarki, prawda? To by było konsekwencją jakby pana wypowiedzi. Prawo będziemy tworzyć. Mam nadzieję, że tak będzie. Mianowicie, czyli pozwolić naprawdę gospodarce działać tak, jak życzyłby tego sobie wolny rynek, ponieważ co to jest wolny rynek? To jest wybór ludzi, którzy na tym rynku działają. Pozwólmy im w końcu zaopiekować się samymi sobie. To, że ministrowie wpadną na jeden czy na drugi pomysł, potem drugi minister to zmieni,
naprawdę cały czas kręcimy się w kółko, ale drodzy Państwo, to nie jest kwestia tylko tego, żebyśmy uwolnili gospodarkę, żebyśmy radykalnie zmienili podatki do, nie wiem, 10-15%, a we wszystkich innych dziedzinach życia naprawdę Polacy są zaradnymi ludźmi, poradzimy sobie i ze szkołami, i ze szpitalami. To jest jakby taka nasza narodowa charyzma. Jeżeli mamy tą wolność, potrafimy ją odpowiednio spożytkować. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość naszego narodu, szykuje nam się wojna prawdopodobnie amerykańsko-chińska, nie wiadomo, po której stronie tutaj opowie się Rosja. Natomiast tego wielkiego zgiełku, który nam się szykuje na świecie, zupełnie mogą przeformułować się transport na świecie. Już nie przez oceany i nie przez morza być może, ale tutaj przez Azję. I Polska może być takim niesamowitym węzłem komunikacyjnym i możemy się stać drugą Holandią. Tylko nie przeraczajmy bardzo ważnych historycznych momentów. Paweł Zygmunt. JOW bezpartyjny. Tak. To, ile nam zostaje w portfelu, określa stan, w jakim znajduje się gospodarka. Sami Państwo możecie zerknąć i sami będziecie wiedzieli, jak ta gospodarka naszego kraju wygląda. Brakuje pieniędzy z podatków, brakuje przychodu do budżetu państwa. Brakuje dlatego, bo hipermarkety, sieci hipermarketów, przedsiębiorstwa korporacyjne są zwolnione z podatków. I brakuje nam wpływu do budżetu właśnie głównie w tych segmentach. Mali i średni przedsiębiorcy lokalni nie mają takich uprawnień ani takich możliwości, jakie mają właśnie te hipermarkety. Pierwsze, co należy zrobić, to należy opodatkować przynajmniej na równi wszystkie podmioty na rynku działające, tak żeby uzupełnić przychód z podatków. Natomiast jeżeli chodzi o strefy ekonomiczne, powinny być stworzone i powinny być tak uzbrojone i przygotowane, żeby inwestor z chęcią na nie wchodził, a nie musiał się martwić po uruchomieniu swojego zakładu, że brakuje mu mediów. A tak mamy dzisiaj. Jeżeli chodzi o, to czy nam brakuje od pierwszego do pierwszego. Wszyscy wiemy, tak, ilu ludzi straciło pracę, ilu ludzi jej potrzebuje i stąd mamy emigrację. A jeżeli chodzi o bezrobocie, to stopę bezrobocia to jest wskaźnik, a nie wartość liczbowa. Dziękujemy bardzo. Witold Zębaczyński, Nowoczesna, Ryszarda Petru. Dla Nowoczesnej Ryszarda Petru gospodarka jest najważniejsza. Dlatego proponujemy systemowe rozwiązanie. 3x16. PIT, CIT i VAT. To, czego potrzebuje w tej chwili nasza przedsiębiorczość, to jest radykalne uproszczenie wszelkiego rodzaju krępujących ich więzów biurokratycznych. Uproszczenie podatków, zrównanie ich do takiego poziomu, który będzie zachętą do płacenia podatków i jednocześnie motorem napędowym gospodarki, jest tym, czego oczekujemy. I to jest nasz główny punkt programu. Uproszczenie i zrównanie podatków do poziomu 3x16 PIT, CIT i VAT będzie również dobrym rozwiązaniem dla aparatu kontrolnego państwa. Dzisiaj szereg instytucji kontrolnych troszczących się o to, aby te przychody z podatków były należycie ściągane, ma wielkie problemy z interpretacją prawa. Nadprodukcja prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej, ciągłe zmiany ustawy o VAT-cie, o PIT-cie powoduje to, że w tym gąszczu biurokratycznym mało która firma potrafi sobie poradzić bez doradców podatkowych, bez obsługi prawnej. Dlatego, żeby rozbudzić tą naturalną zdolność i przedsiębiorczość Polaków do prowadzenia biznesu, do tworzenia miejsc pracy, musimy uprościć im funkcjonowanie poprzez prosty, czysty, jasny i równy system podatkowy 3x16 PIT, CIT i VAT. Janusz Sanocki, Komitet Kukiz 15. Proszę Państwa, no słyszymy piękne zapowiedzi, innowacyjność, płaca minimalna, uproszczenie i tak dalej, ale chodźcie Państwo po ziemi. Dwa tygodnie temu tygodnik Nowiny Nyskie opisywał przypadek nyskiego przedsiębiorcy, pana Matejaszka, którego Izba Skarbowa w Opolu doprowadziła do ruiny, swobodnie sobie interpretując przepisy, bez żadnej podstawy. Na sali siedzi mój przyjaciel Tadeusz Byrdak ze Stowarzyszenia Obywatele Przeciw Bezprawiu, którym ta sama Izba Skarbowa zrujnowała firmę bezprawnie, fałszując dokumenty. I Byrdak nie może się odwołać do nikogo. Prokuratura nie chce przyjąć jego dowodów, bo nie chce, bo musiałaby naruszyć cały establishment. Nie działa, system państwa nie działa w Polsce. Państwo jest wirtualne, jak mówił ten minister z Platformy Obywatelskiej. Państwo istnieje tylko pozornie polskie. Skoro nie ma sądów, skoro nie można wyegzekwować wyroku sądowego, skoro te wyroki są niesprawiedliwe, nie ma punktu oparcia do prowadzenia żadnej działalności, również działalności gospodarczej. W związku
z tym, proszę państwa, to są wszystko banały, co tu słyszymy. Oczywiste jest, że innowacyjność. Skoro strefy są takie dobre, zróbmy z całej Polski jedną strefę ekonomiczną. Obniżmy podatki, uprośmy wszystko. Tymczasem trwa radosna twórczość posłów, parlamentów, urzędów. I to trzeba zmienić. Trzeba uzdrowić polskie państwo. Anna Kubica, Zjednoczona Lewica. Aby dać impuls gospodarce, musimy zwiększyć popyt wewnętrzny. Ale żeby móc to zrobić, Polki i Polacy muszą mieć więcej w tak zwanym portfelu. My, jako Zjednoczona Lewica, chcemy przede wszystkim podwyższyć kwotę wolną od podatku do 21 tysięcy rocznie, tak, ażeby osoby najuboższe, najmniej zarabiające, nie płaciły tego podatku dochodowego. W tej chwili podatek dochodowy płacą osoby, które żyją na tak zwanym minimum egzystencji. Natomiast chcemy również ten ciężar przerzucić na osoby najlepiej zarabiające i powrócić do stawek progresywnych na poziomie 40% dla osób najbardziej, najwięcej zarabiających. Ale oprócz tego, oczywiście to nie wszystko, to jeszcze podwyższenie płacy minimalnej, wprowadzenie stawki godzinowej przy umowach śmieciowych, które docelowo jako Zjednoczona Lewica chcemy w ogóle wyeliminować z rynku polskiego. Państwo oczywiście się zapytacie, ale skąd między innymi, skąd uzupełnimy tą dziurę w przypadku podwyższenia kwoty wolnej od podatku? Ano z wprowadzenia dodatkowego podatku od tak zwanych transakcji spekulacyjnych prowadzonych przez banki. Tego typu wprowadzenie tego podatku dałoby budżetowi państwa rzędu 20 miliardów złotych rocznie. Stanisław Rakowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie ministrze. Szanowni państwo, gospodarka to ludzie i kapitał. Ludzi mamy fantastycznych. Polscy przedsiębiorcy udowodnili przez ostatnie 8 lat, że potrafią fantastycznie pracować i budować swoje firmy. Kapitału nam brakuje. Trzeba stworzyć warunki, żeby raz przyszedł do nas kapitał zewnętrzny, dwa, żeby wzmacniać kapitał polski. Do tego potrzebna jest jeszcze trzecia składowa, bardzo ważna. Potrzebna jest nauka, żeby nasze produkty były innowacyjne. Mamy na Opolszczyźnie dwie fantastyczne uczelnie, te wiodące. Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską. Trzeba je wspierać we współpracy z przedsiębiorcami, żeby prowadziły kształcenie dualne, żeby powoływały nowe wydziały, żeby się rozwijały. Jak zostanę posłem, na pewno będę to robił ze wszystkich sił, zwłaszcza jeśli idzie o Wydział Lekarski na Uniwersytecie Opolskim. Bo to jest ta droga ku przyszłości, ku nowoczesności. Oczywiście państwa tyle w gospodarce, ile tylko ile trzeba, nic więcej. Natomiast cośmy zrobili? Otóż usunęliśmy 600 niepotrzebnych przepisów w 100 ustawach. To zrobiło Ministerstwo Gospodarki. Proszę tego nie mylić z deregulacją Gowina, bo to są zupełnie dwie inne rzeczy. Teraz, żeby pomóc przedsiębiorcom, chcemy zwolnienia z ZUS przez 12 miesięcy dla osób zakładających działalność gospodarczą, obniżenie o 50% składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. To są rzeczy bardzo istotne. 20 miliardów złotych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i miliard na stan. Bardzo dziękujemy. Łukasz Szewczyk-Korwin, bardzo proszę. Wiara, że naród za sprawą podatków może się wybić w dobrobyt, to tak jak człowiek stojący w wiadrze, wierzący, iż podniesie się, jeżeli mocno pociągnie uchwyt. Powiedział to jeden z wielkich. Ja jestem przerażony tym, co usłyszałem przed chwilą o podatkach. Zdrowa gospodarka to jest taka, która ma proste, przejrzyste prawo, biblijne tak, tak, nie, nie. Bez możliwości interpretacji. Niskie i proste podatki. Nie tak jak w tej chwili, w ciągu co 2 tygodnie pojawia się biuletyn z Ministerstwa Finansów o zmianach w prawie podatkowym. Przecież to jest skandal. Ograniczona biurokracja. Moi drodzy państwo, ja się zapytałem urzędnika państwowego, czy ja mogę wbić palik drewniany w ziemię w miejscu publicznym. On mi powiedział, no wie pan, to jest naruszenie ziemi, to już będzie budowa. To jest okropne. Drodzy państwo, dla zdrowej gospodarki trzeba zlikwidować ZUS, który jest kolejnym podatkiem. Oczywiście z zachowaniem praw nabytych. To jest zupełnie naturalne. Natomiast to jest kolejny podatek. Jesteście wysysani przez to państwo na rozdmuchaną administrację, na rozdmuchane urzędy. Mamy podatek PIT, VAT, akcyzy, gruntowy, drogowy i najbardziej skandaliczny podatek od czynności cywilnoprawnych. Kupując sobie dach nad głową, musicie oddać państwu 2%. Skandal. Joanna Brodowicka, Partia Razem. Silna gospodarka to nie tylko wzrost PKB. Co z tego,
że rośnie PKB, jeśli nie przekłada się to na jakość życia pracowników, na jakość państwa. My mamy jeden z najniższych w Europie udział płac w PKB i on wciąż spada. Aż 90% Polaków zarabia nie więcej niż 3700 zł na rękę. Rośnie grupa ludzi, którzy pracują w pełnym wymiarze godzin, ale nie stać ich na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Proszę Państwa, my musimy sprawić, żeby ci ludzie mieli więcej pieniędzy w kieszeniach. Im więcej będą wydawać na towary i usługi, tym bardziej wzrośnie popyt wewnętrzny, a to duży rynek wewnętrzny jest siłą naszej gospodarki. Partia Razem będzie nie tylko walczyć z umowami śmieciowymi. Proponujemy zmianę systemu podatkowego. Chcemy, żeby podatki były bardziej sprawiedliwe i żeby te 90% zarabiających do 5000 zł brutto płaciło niższe podatki. Chcemy też uszczelnić system podatkowy. Od 10 do 46 aż miliardów złotych rocznie wycieka przez to, że korporacje wyprowadzają zyski za granicę. Leszek Korzeniowski, Platforma Obywatelska. Proszę Państwa, państwo musi być nowoczesne, państwo musi być bezpieczne i państwo musi być dumne. To są takie niby trzy slogany. I pewnie żaden z nich nie może funkcjonować samodzielnie. Nowoczesne to znaczy mieć właściwą gospodarkę, właściwą stabilizację wzrostu gospodarczego, właściwy wzrost PKB. Ja przypomnę, że przez ostatnie 8 lat skumulowany wzrost PKB to 24%. Jesteśmy liderem wśród państw europejskich i nikt nam tego na pewno nie zabierze. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, posiadamy, proszę Państwa, 18. armię na świecie. Takie są fakty. 2% PKB, które są wydatkowane czy zapisane w budżecie na bieżący budżet, to jest realna wielkość. To z tych właśnie pieniędzy ta armia będzie modernizowana i dozbrajana. I ostatnim elementem duma. Duma narodowa. Ta duma to jest rzecz niematerialna, ale ona pomogła wielu Polakom w czasach bardzo trudnych, czyli w czasach niemieckiej okupacji czy jakichś zaborów. Ta duma jest niezmiernie ważna i ona będzie cały czas towarzyszyć Polakom, dopóki jest niezmiernie istotnym elementem, który trzeba brać pod uwagę. I na finał Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle. Szanowni Państwo, po tych 8 latach, kiedy państwo polskie targane było różnego rodzaju aferami, począwszy od afery Amber Gold, hazardowa, infoafera, afera podsłuchowa, pierwszym, co jest ważne, ażeby zrobić, jest to, ażeby przywrócić obywatelowi zaufanie do państwa. Druga ważna kwestia to jest przywrócenie dialogu społecznego. Ja przypomnę wszystkie właściwie projekty obywatelskie dotyczące i wieku emerytalnego, i wieku szkolnego. Wszystkie były odrzucane przez większość w sposób arogancki w pierwszym czytaniu. Następną ważną kwestią jest wypełnienie tych zobowiązań, które przyjęliśmy na siebie jako Prawo i Sprawiedliwość z postulatów Polaków. Czyli po pierwsze powrót do wieku emerytalnego 60-65. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Następnie wprowadzenie 15% stawki CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bezpłatne leki, wprowadzenie bezpłatnych leków dla ludzi powyżej 75 roku życia. Przywrócenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego od 7 lat. Myślę, że z Państwa pomocą, z pomocą mieszkańców Opolszczyzny również tutaj damy radę. Czas na dopowiedzenia, tak jak w pierwszej rundzie macie Państwo 30 sekund. Ryszard Galla. Rzeczywiście, Szanowni Państwo, problem najniższej płacy musi być podniesiona. Umowy śmieciowe muszą być zlikwidowane. Ale Szanowni Państwo, żeby to można było zrealizować, to przedsiębiorstwa muszą być silne, stabilne, konkurencyjne. Ich efektywność działania musi być dobra. A żeby to było, to ważnym elementem także jest rola samorządów. Tych, którzy tworzą te dobre warunki rozwojowe dla przedsiębiorstw i także instytucji otoczenia biznesu, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych. Ważny element, który tylko w tej chwili może się rozwijać, kiedy mamy dobre środki unijne.
Łukasz Fomicz. Szanowni Państwo, ja mam takie wrażenie, że Marks i Lenin wieczny żywi, jak słyszę tutaj co niektóre wypowiedzi. Natomiast tak się zastanawiam, przecież tutaj już pan Pawlak nam oznajmił, że żadnych emerytur na jakimś sensownym poziomie nie będzie. Platforma Obywatelska z kolei nie ma problemu, żeby zabrać sobie 130 miliardów z OFE i my tego nie jakby widzimy jako kradzież. Drodzy Państwo, nie liczmy na emerytury. Zlikwidujmy ZUS. Oczywiście akta subserwanta, dotrzymajmy umów. Natomiast zacznijmy budować tak, jak nasza cywilizacja była fundowana, czyli na wolności. Paweł Zygmunt. Nasza gospodarka wygląda tak jak praca dla studenta na wakacjach. Umowa śmieciowa, wypadek w pracy, odesłanie przez pracodawcę do domu, oczekiwanie 1,5 godziny na lekarza, lekarz patrzy, chyba symulujesz. Tak wygląda nasza gospodarka, tak wygląda nasza duma i tak wygląda traktowanie naszych obywateli przez prawo, które mamy w tym kraju. To nie jest wymyślony przykład, to jest przykład z życia. Dziękuję. Witold Zębaczyński. Szanowni Państwo, przede wszystkim koniec z przywilejami w gospodarce. Koniec z dotowaniem nierentownego górnictwa. Dlaczego nie wspieramy biznesu tam, gdzie jest jego rozwój, tylko dotujemy ciągle deficytowe branże? To jest pierwsza rzecz. Kolejna kwestia to są ludzie. Gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, dopasowanych do rynku pracy. Dlatego jako Nowoczesna Ryszarda Petru bardzo mocno postulujemy o współdziałanie szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego z rynkiem pracy. Kiedy będziemy mieli ludzi, specjalistów, wtedy wytworzymy technologię i będziemy na niej zarabiać. Janusz Sanocki, Kukiz 15. Pan Januszu. Jak słucham wypowiedzi pana posła z Platformy, to mam pretensje do organizatorów debaty, że nie uprzedzili mnie, że będziemy w kabaretonie występować, proszę państwa. No, że to jest całkowity odlot. Armia nasza zmieści się na stadionie. Od 8 lat nie prowadzimy szkolenia rezerwistów. Nadajemy się tylko do tego, żeby na rozkaz Wielkiego Brata wysłać batalion do Afganistanu albo do Iraku. I praktycznie, jeszcze raz powtarzam, silna gospodarka musi być osadzona na fundamencie prawa przestrzeganego, czyli sądy, jeszcze raz sądy. Anna Kubica. Tutaj też chciała się odnieść do tego, co powiedział przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Chciałabym, żeby pan dzisiaj, jeżeli by pan mógł, powiedzieć mojej babci, która ma najniższą emeryturę na poziomie 800 zł, że tą dumą polską naszą ma sobie zapłacić receptę w aptece albo zapłacić za prąd. Natomiast do pana Zębaczyńskiego mam też uwagę co do zrównania podatków na poziomie 16%. Ja skorzystałam z państwa kalkulatora na stronie internetowej. Owszem, mnie jako przedsiębiorcy zarabiającemu powyżej średniej krajowej zostanie trochę w portfelu, ale mojej babci, która gro pieniędzy wydaje na artykuły spożywcze, zostanie 20 zł mniej. Na państwa reformie i na państwa propozycji ujednolicenia wszystkich podatków do poziomu 16%. Stanisław Rakoczy. Szanowni Państwo, 25% naszego PKB wytwarza przemysł wytwórczy. To jest jeden z wyższych wskaźników w Europie. To znaczy, że przemysł odbudowaliśmy trochę jednak. Nie jest tak całkiem źle, jak było, bo te liczby nie biorą się znikąd. Jeżeli nie będziemy przeszkadzać, usuniemy niepotrzebne przepisy, uprościmy system podatkowy, ja myślę, polscy przedsiębiorcy z pomocą polskich naukowców na pewno sobie poradzą. A bezpiecznie, chyba nas tak szybko nikt nie napadnie, natomiast jakby przyszło jakieś nieszczęście, pożar, wichura czy powódź, to pomogą nam polscy strażacy, bo mamy najlepszą straż pożarną na świecie. Pokażcie się, panowie. Na nich zawsze można liczyć. Łukasz Szewczyk. Drodzy Państwo, wszyscy, znaczy większość z Was chce tutaj podnosić podatki. Ja mam takie pytanie do pana z Platformy Obywatelskiej. Co najmniej 8 lat przyzwalacie na to, żeby wypływał VAT tą strukturą karuzeli finansowej przez sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Ja, sprowadzając materiały z Bliskiego Wschodu, od razu przy sprowadzeniu ich muszę zapłacić VAT. Przy sprzedaży wspólnotowej tego nie ma i właśnie ten mechanizm jest wykorzystywany i często VAT rozpływa wam się przez palce. Przepływa wam przez palce. Proszę Państwa, mamy w Konstytucji zapisane, że jesteśmy społeczną gospodarką rynkową. Pozwólmy wolnemu rynkowi działać tam, gdzie działa najlepiej.
ale musimy też zadbać o inne prawa zapisane w Konstytucji. O równy dostęp do edukacji, do służby zdrowia, do usług publicznych. Nie zrobimy tego, jeśli nie zmienimy sytuacji podatkowej, jeśli nie sprawimy, żeby też ci najbogatsi i korporacje, które u nas wypracowują zysk, bardziej się do tego systemu dokładały. Ja zapraszam na naszą stronę, dzisiaj powinna działać, tam jest kalkulator podatkowy, można sprawdzić. Leszek Korzeniowski. Ja odpowiem panu z Korwina. Ja nie wiem, gdzie pan robi te przekrętła na VAT, ja tego nie robię, więc nie ma sensu to o tym mówić. Jeżeli chodzi o panią pani babcię, to ja pani powiem jedną rzecz. Może te emerytury nie są tak wysokie, ale one wzrosły w ciągu ostatnich 8 lat, zarówno jak i tak zwana płaca minimalna, jak i emerytury o blisko 100%. I to jest fakt. Ja wiem, że one nie są wcale duże. Natomiast wszystkie obietnice, które mówi kolega Sławek, to są, wiele z nich jest dobrych, tylko na nie trzeba tyle pieniędzy, że na pewno nie mamy ich w budżecie. Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, dwie uwagi. Od wielu, a właściwie większości przedmówców, moje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość odróżnia się tym, że my to wszystko, co zaproponowaliśmy społeczeństwu, mamy spisane w postaci, po pierwsze, programu dobrej zmiany dla Polski, a po drugie, mamy to wszystko ujęte już w większości przygotowanych projektów ustaw, które państwo mogliście ujrzeć na debatach, które prezentowała pani prezes Beata Szydło. Jesteśmy ugrupowaniem wiarygodnym. Połowa debaty za nami. Czas na trzecią rundę. Tym razem oddajemy głos naszym kolegom dziennikarzom i po prostu opolskim wyborcom. Prosiliśmy ich, by pytania miały charakter uniwersalny, a nie były kierowane do jakiegoś jednego wybranego komitetu. Zanim jednak te pytania, ja proponuję, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do kampanii wyborczej. Jaką pozę przybrać, uśmiechnąć się, czy może raczej być bardziej powściągliwym? Skromnie czy na bogato, z tytułem naukowym czy bez? Wyretuszować zmarszczki czy wyeksponować niedoskonałości uzębienia? Jak pokazać się w kampanii i jak się pokazali opolscy kandydaci, sprawdziliśmy. Kandydaci nie mają pomysłu. Nie mają pomysłu, a być może to, że nie mają pomysłu, wynika z braku wiedzy. I traktują te plakaty, że po prostu tak się robi, trzeba zasypać miasto, zakleić nic z tego więcej być może nawet nie wyniknie, choć gdzieś tam głęboko wierzą. I to powiedzmy sobie tak, dla kandydatów, którzy już są ugruntowani, są wysoko na listach, a ich listy są mocne, to te plakaty faktycznie mogą w jakiś sposób pomóc. Natomiast ci zupełnie nieznani, którzy myślą, że tam dali swoje zdjęcie legitymacyjne i gdzieś tam jakieś nazwisko i nie wiadomo w ogóle skąd są, zupełnie na nic się to nie przełoży. Dziennikarzom, którzy pracują na co dzień z tymi politykami, my wiemy, jak oni wyglądają i my się na tym łapiemy, że, no, że ten wygląda młodziej o 10 lat, albo ten ma zdjęcie sprzed 20 lat, albo ten ma naprawdę siwe włosy, a tu sobie przyciemnił te włosy, a ta kobieta nigdy już nie miała takiej fryzury. My o tym wiemy, ale osoby, które na co dzień nie widzą tych polityków, a widzą ich tylko czasami, no to na nich to działa, myślę. Jak cię widzą, tak cię piszą, rzeczy stare porzekadło. Tym razem jednak chodzi o to, by to wyborca podpisał się krzyżykiem pod nazwiskiem tego jednego, jedynego przez siebie wybranego. Scenariusz tej rundy jest następujący. Prezentujemy pytanie, a potem losujemy kandydata, który będzie musiał na nie odpowiedzieć. Tu mamy nazwiska kandydatów w szklanej kuli. Tak, zdecydowaliśmy się. Katarzyna będzie losowała. Dziękuję ci, Marku, bardzo za tę możliwość. Zdecydowaliśmy się na taki sposób wyłaniania kolejności państwa odpowiedzi i taką formę tej części, ponieważ baliśmy się, że główna partia rządząca albo główna partia opozycyjna zostanie zasypana pytaniami od Opolan albo dziennikarzy. Istniało takie ryzyko. Teraz będzie sprawiedliwie. To co, prosimy o pierwsze pytanie. Obecnie jestem mamą na macierzyńskim, ale szczerze nie zdecydowałabym się na dziecko drugie już, gdyby nie to, że po prostu dostałam etat. Więc zastanawiam mnie, co z tymi właśnie kobietami, które pracują, ale nie mają tej umowy o pracę. Ja pracowałam przez 6 lat na umowę zlecenie bądź też dzieło. No pracę wykonuję, ale jest to jasne, że jeżeli urodzi się dziecko, w tym momencie ja zostaję bez środków do życia, więc co tak naprawdę wtedy? To pytanie zadała Wiktoria Wojtkiewicz, mama. To co, ja losuję? Losuj. Kto odpowiada na to pytanie? Co z paniami, co z kobietami, które pracują na tak zwanych śmieciówkach, na kontraktach, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego? Minuta i 15 sekund. Na to pytanie odpowiedzi udziela pan Stanisław Rakoczy.
Szanowni Państwo, ja już o tym mówiłem wcześniej. Umowy śmieciowe powinny zniknąć. Powinno wrócić normalne zatrudnienie, czy też jednolity kontrakt. W każdym razie wszyscy Polacy mają do tego prawo, żeby w ten sposób pracować. Natomiast jeżeli idzie o panie wychowujące dzieci, to mówiłem, wprowadziliśmy roczny urlop macierzyński. 300 tysięcy pań już z tego skorzysta. Nie tylko pań, bo tatusiowie też korzystają. To trzeba też o tym powiedzieć. Proponujemy żłobki za złotówkę, żeby można było pracować, żeby można było dzidziusia mieć gdzie zostawić. Do tego proponujemy zerową stawkę VAT-u na artykuły dziecięce. To jest nasza oferta. Dziękujemy panu bardzo. Czas na kolejne pytanie i kolejną odpowiedź. Redaktor Mirela Mazurkiewicz, dziennikarka Nowej Trybuny Opolskiej. Posłuchajmy. Zmiana władzy w Polsce wiąże się zwykle z wymianą kadr i obsadzaniem stanowisk swoimi. Co zrobić, aby jedyną rekomendacją tych, którzy przychodzą, nie było to, że są szwagrami, kuzynami albo znajomymi, kogo trzeba? Jak jest, wiemy. Teraz poproszę o konkretną receptę. No tak, na pytanie, dlaczego nie ma mocnych na samych swoich, odpowiem... Chcesz wylosować? Nie, ja. Nie, nie, losuj. Bardzo proszę. Joanna Bronowicka. Cóż, byłam sama urzędnikiem i obserwowałam to, jak właśnie wygląda wpływ polityków na urzędników. Mi podoba się model brytyjski, w którym jest silna służba cywilna, dobrze opłacana. To są specjaliści, fachowcy, którzy są całkowicie bezpartyjni. Tam nie ma czegoś takiego, jak wymienianie urzędników za każdym razem. To powinni być ludzie, którzy mają wiedzę, kompetencje i są dobrze wynagradzani. Proszę państwa, wynagrodzenia urzędników nie wzrosły chyba od 7 lat. Jak możemy liczyć na to, że państwo nasze nie będzie państwem z tektury, jeśli nie dbamy o to, żeby właśnie tych specjalistów bezpartyjnych dobrze wynagradzać. Dlatego ja uważam, że to jest patologia i należy z nim walczyć. My jesteśmy partią, która chce być alternatywą dla elit i chcemy też zacząć od siebie. Chcemy zacząć od tego, żeby ograniczyć kadencyjność posłów. Ten zawód posła to powinny być tylko 2 kadencje i ograniczyć uposażenia posłów. Chcemy, żeby uposażenia posłów nie przekraczały 3-krotności płacy minimalnej. Po to, żeby żeby posłowie po prostu zeszli na ziemię, żeby wiedzieli, jak żyje się normalnym ludziom i jak też żyje się urzędnikom w tym kraju. Kolejne pytanie zada Aleksandra Kamińska, to studentka. Czy mają państwo jakiś konkretny pomysł na reformę edukacji? Pytanie krótkie, konkretne. Myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Witold Zębaczyński. Drodzy państwo, bardzo się cieszę na to pytanie, ponieważ reprezentuję to ugrupowanie Nowoczesną Ryszarda Petru, które edukacji poświęca bardzo dużo uwagi. To, co dla nas jest istotne, to przede wszystkim dopasowanie edukacji do rynku pracy. Musimy stworzyć system, w którym absolwenci szkół będą kończyli takie kierunki, które przekładają się na zatrudnienie. Mowa tutaj również o reaktywacji szkolnictwa zawodowego. Druga kwestia to jest karta nauczyciela. W tej chwili, kiedy nauczyciel osiągnie swój maksymalny poziom rozwoju, zbliża się do sufitu. Nie może zarobić więcej, nawet jeżeli jest wybitnie zdolny. Nawet jeżeli jego praca z młodzieżą jest bardzo efektywna. Dlatego chcielibyśmy uelastycznić ten system, aby dyrektorzy szkół mogli decydować o tym, czy dowartościować tych lepszych nauczycieli, czy zapłacić mniej tym, którzy są gorsi. Ten system jest dzisiaj edukacji niedopasowany do rynku pracy i to jest dla nas najważniejsze. Dopasowanie go do potrzeby przedsiębiorstw, tak aby na etapie już nawet gimnazjum był doradca zawodowy i kierował tych młodych ludzi ku kierunkom, które dadzą realne zatrudnienie. Czyli współpraca uczelni, szkół zawodowych i biznesu, jak również zmiany w zakresie karty nauczyciela. To nasz program. Pytało młode pokolenie, teraz czas na pytanie z seniorów. Pacjentka i emerytka Teresa Prosu, posłuchajmy. Jestem emerytką, nie mam dużej emerytury i chciałabym się parlamentarzystów spytać, skąd brać na leki. Pytanie również konkretne, myślę, że także nie ma wątpliwości.
A za chwilę dowiemy się, kto odpowie na to pytanie. Bardzo proszę, Łukasz Fomicz. No, kwestia bardzo poważna, ponieważ ci ludzie pracowali bardzo ciężko i teraz my korzystamy z efektów tej pracy. Ta ich praca oczywiście została zmarnotrawiona. Majątek, który wypracowali przez te wszystkie lata, rozkradziony. Niesłusznie o tym mówi się, że to była jakakolwiek prywatyzacja. No i teraz o tych ludzi po prostu musimy zadbać. To jest nasze jakby takie moralne zobowiązanie. Natomiast no, nie łudźmy się, że po prostu dotując coraz większe, wyciągając z kiesieni podatników coraz większe pieniążki, będziemy mogli jakby na długi okres zadbać i pokonać najpoważniejsze problemy, z którymi przychodzi nam się mierzyć. No na teraz po prostu powinny być spieniężone te rzeczy, które jeszcze zostały, po to, aby tym ludziom oddać to, na co oni zasłużyli i na co zapracowali. Natomiast nie popełniajmy tych błędów na przyszłość. Znaczy nie budujmy gospodarki socjalnej, wróćmy do wolnego rynku i wtedy w przyszłości nie będziemy borykać się z tymi problemami i z tymi konsekwencjami, z którym ta niestety właśnie pani w takiej trudnej sytuacji musi sobie poradzić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie zada dziennikarka Diana Bogacz-Kotulak z Radia Doksa. Bardzo proszę. Każdy poseł powinien mieć przede wszystkim na uwadze dobro regionu, dlatego ja chciałam zapytać o to, co w waszej dotychczasowej pracy udało wam się zrobić właśnie dla dobra regionu, co mogłoby przekonać wyborców do tego, aby oddać na was swój głos. Kolejne pytanie, kolejne losowanie. Nie wiadomo, czy trafimy na posła. Nie wiadomo, ale trafiliśmy. Ryszard Galla, bardzo proszę. No właśnie. Świetnie, ja się bardzo cieszę, że takie pytanie, bo myślę, że tutaj moja, szczególnie ostatnio czteroletnia praca, była bardzo mocno skoncentrowana także na kwestie regionalne. Pierwszy temat taki bardzo ważny to jest przygotowanie wszelkich inwestycji na Odrze w dokończeniu tych powodziowych, ale także i tych w zakresie infrastruktury, żeby Odra była doprowadzona do tej świetności, jaka była co najmniej w okresie międzywojennym. Ale to także moja praca na rzecz chociażby zwiększenia finansów konserwatora zabytków wojewody, zabieganie o to, aby także i służby wojewody miały wyższe wynagrodzenia, ponieważ jak państwo wiecie, i konserwator zabytków, i służby wojewody były praktycznie w ogonie płacowym, w ogonie posiadanych środków na realizację zadań zapisanych. To także, szanowni państwo, to co dotyczy środowiska mniejszości niemieckiej. Jak państwo wiecie, 10 lat temu była uchwalona ustawa o mniejszościach narodowych, etnicznych. No właśnie w tym okresie ostatnich 2 lat udało się przeprowadzić nowelizację tej ustawy, na którą czekali wszyscy przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Kolejne pytanie. Patryk Chodynicki, dziennikarz studenckiej telewizji SETA. Obecnie mamy problem z prawem podatkowym, które utrudnia rozwój przedsiębiorcom oraz pracownikom. W jaki sposób chcieliby państwo odnieść się do tej kwestii? I znowu podatki. No właśnie, czas na losowanie teraz. Żebym nie wzięła 2 papierów, ale nie. Leszek Korzeniowski. Dziękuję. Jak wiecie państwo, w Polsce obowiązuje jedna stawka podatkowa, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, tak zwany CIT. I on do tej pory wynosił 19%. To była stawka, która obowiązywała wszystkie przedsiębiorstwa. Można rozważyć w tej chwili, czy w jakiś sposób, szczególnie przedsiębiorstwa małe, rozpoczynające swoją działalność, nie zaproponować im jakiegoś innego rozwiązania. Czy my w tej chwili proponujemy, żeby osoby najmniej zarabiające płaciły tak zwany skoncentrowany podatek w wysokości od 10 do 39,5%. W tym są różne ZUS-y i tak dalej. Największym obciążeniem z tego, co ja wiem, bo to jest właściwie dla młodych rozpoczynających działalność tak zwana składka ZUS-owska. I tutaj trzeba znaleźć rozwiązanie. Czy skorzystać z tego, które proponuje PSL, czyli dochodzenia do tego ZUS-u przez okres 5 lat, czy jakieś inne rozwiązanie. Z pewnością trzeba coś w tym kierunku zrobić, bo to powoduje, nawet patrząc znowuż na strefy ekonomiczne, które powstają, ewidentnie nierówny start, jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa i całkiem duże zorganizowane. Bardzo, bardzo panu dziękuję. A kolejne pytanie zada Katarzyna
Katarzyna Kownacka z Polskiej Agencji Prasowej. Jak panowie i panie kandydatki do parlamentu wyobrażają sobie budowanie koalicji na rzecz ważnych opolskich projektów, biorąc pod uwagę to, że grupa parlamentarzystów z Opolszczyzny to zaledwie kilkanaście osób? Z kim, w jaki sposób, jak te koalicje budować, czy tylko w regionie? Pytanie już znamy, za chwilę poznamy osobę, która udzieli na nie odpowiedzi. Paweł Zygmunt. Dziękuję bardzo za pytanie. Jeżeli chodzi o budowanie koalicji w regionie, mamy wiele ugrupowań bezpartyjnych. Ja reprezentuję JOW Bezpartyjni, chciałem przypomnieć, z którymi można wchodzić w koalicję. Na pewno w koalicję nietrwałą. Tu będę bardzo się, że tak powiem, zbliżał do Kukiz 15. Koalicje są istotne w tych miejscach, gdzie pozostałe organizacje czy komitety wyborcze są zgodne z naszymi projektami i zgodnie z naszymi pomysłami. Chcemy doprowadzić do tego, żeby każdy powiat miał swojego posła. To jest najważniejsze dla nas i wówczas ta koalicja będzie lokalna. Wszyscy ludzie, mieszkańcy danego regionu będą znali swojego przedstawiciela, nie będzie pochodził z listy partyjnej, będzie mógł startować jako mieszkaniec danego okręgu. A jeżeli chodzi o przekonania, to myślę, że tak jak wsłuchuję się tutaj w moich tutaj, no, adwersarzy, tak, i kontrkandydatów, to widzę, że jest wiele wspólnych miejsc i wiele wspólnych celów, które możemy razem osiągnąć. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie zadaje przedsiębiorca, pan Mikołaj Kaczmarczyk. Posłuchajmy. Szanowni Państwo, jako młody przedsiębiorca chciałbym Państwa zapytać, w jaki sposób chcieliby Państwo stymulować przedsiębiorczość w Polsce? Proszę powiedzieć, co należy zrobić, by zachęcić młode osoby do pozostania w kraju i założenia własnej firmy? Co zrobić, żeby ludzie młodzi pozostali w kraju i żeby właśnie tu chcieli zakładać własne firmy i mieć dzieci? Sławomir Kłosowski. Dziękuję bardzo za to pytanie. Szanowni Państwo, no, to jest to, co jest zawarte między innymi w naszym programie. Programie dla przedsiębiorczości. Niezbędne jest spowodowanie uproszczenia i skumulowania przepisów dotyczących rejestracji przedsiębiorczości, rejestracji działalności gospodarczej. Wiele ugrupowań to obiecywało w swoich programach, natomiast do dziś założenie firmy, rozpoczęcie przedsiębiorczości, własnej przedsiębiorczości jest utrudnione, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodych ludzi. Ci młodzi ludzie, jak już tą przedsiębiorczość rozpoczynają, muszą mieć pewne preferencje i to również zawarte jest w naszym programie proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj wspominałem o tym, o obniżonym podatku CIT od firm małych i średnich i o pewnych ulgach dla przedsiębiorców, ulgach również, jeżeli chodzi o ZUS, o opłatę ZUS-u dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. Ważne jest również, ażeby rozpoczynanie działalności gospodarczej młodych ludzi ułatwiane było z poziomu regionu, ażeby region, na terenie którego mieszka dany przedsiębiorca, włączał się w to, ażeby tworzyć mu odpowiednie warunki rozpoczynania tej działalności. Bardzo panu dziękujemy. To teraz pytanie zada kolejna osoba, Marian Migas, emeryt. Czy przyszły Sejm podwyższy emerytury, te najniższe? Pytanie proste, krótkie i w punkt. Czy emerytury będą wyższe, ewentualnie skąd wziąć na to pieniądze? Janusz Sanocki. Pytania są tendencyjne. Proszę, tak, państwa, proszę Państwa, oczywiście, że podniesiemy emerytury, ale powiem Wam, skąd weźmiemy pieniądze. Z dotacji partyjnych. Zlikwidujemy dotacje partyjne i przeznaczymy na emerytury. Dobry mam pomysł? Średnio. Dziękuję. 100 milionów złotych. Dobrze. Proszę Państwa, dobra i psumucha. 100 milionów też się przyda emerytom, będą mieli na lekarstwa. A no, powiem Wam tak, że jak słuchamy tych wszystkich obietnic, ja się zastanawiam, skąd ta kompetencja i te pomysły wybuchają tuż przed wyborami. Czy one by nie mogły tak, na przykład te pomysły być realizowane po wyborach, prawda? A teraz przed wyborami wszyscy wiedzą, jak wszystko rozwiązać. I programy wyborcze. Ostrzegałem Pawła i myśmy na początku mówili, że nie budujemy żadnego programu. Bo patrzcie Państwo, na czym polega ta żonglerka programami. My damy 12 na godzinę, a my 15, a my 15,50 i czekoladkę jeszcze dorzucimy. Przecież to wszystko jest jakiś absurd, jakiś teatr absurdu.
PKB rośnie, gdzie ono rośnie? Najpierw zadłużamy kraj gigantycznie. Jeszcze takiego zadłużenia nie było. To za Gierka narzekaliśmy na te 20 miliardów dolarów, a dzisiaj 300 miliardów dolarów zadłużenia zagranicznego. To jasne, że PKB musi rosnąć, bo się wrzuciło forsę w gospodarkę i oczywiście tam to podniosło PKB. Tylko że efektywność tych wydawania pieniędzy 50%, 50 zmarnowanych i oczywiście gigantyczne zadłużenie, które trzeba będzie spłacić. Przedostatnie pytanie, redaktor Piotr Guzik, Gazeta Wyborcza w Opolu. Województwo opolskie jest traktowane przez niektóre partie jako okręg, który służy do, jako trampolina do Sejmu dla kandydatów, którzy niekoniecznie są z tym z regionem związani. Co myśleć o takim sposobie budowania list? A na to pytanie odpowiedzi udzieli Anna Kubica. Jest to pewien zbieg okoliczności. Dlatego nie podejrzewam pani redaktor o jakąkolwiek stronniczość. Słusznie pani to nie mnie jest nie oczywiście pytanie, które pada po raz pierwszy, tak? W stosunku do mojej osoby. Ja nie ukrywam, że nie urodziłam się na Opolszczyźnie i nie mieszkam tutaj na stałe. Nie uważam również, że mój start jest jakąkolwiek trampoliną do Sejmu. Tak naprawdę patrząc, było tutaj pytanie dotyczące współpracy przyszłych parlamentarzystów z województwa opolskiego, jak ona będzie się układać i jak ta współpraca będzie wyglądać. Szanowni państwo, do dnia dzisiejszego obecni parlamentarzyści zasiadający na Wiejskiej nie utworzyli zespołu parlamentarnego do spraw Opolszczyzny. Inni parlamentarzyści mogą się pochwalić pracami wspólnymi w ramach zespołu bezpośrednio na rzecz Opolszczyzny, natomiast dotychczasowi parlamentarzyści takiego zespołu nie powołali, nie udało się. Ja mam nadzieję, że dla wyborców nie jest ważne pochodzenie danego kandydata, natomiast jego program, jego poglądy, jego zdeterminowanie i jego wola walki, udowadnianie tego zarówno w kampanii wyborczej, jak również w parlamencie, że wart był ich głosu. Bardzo pani dziękujemy. Kolejne pytanie zada Maciej Nowak, 24 Opole. Dwa duże zakłady pracy chcą wynieść się z Praszki, być może zmienić lokalizację nawet na sąsiednie województwa. Chodzi o firmę Neapco, która zatrudnia ponad 900 osób i narzędziownię pana Bogdana Pszenicy, która daje pracę ponad 100 osobom. Pytanie do kandydatów na posłów. Co konkretnie zrobicie w tej sprawie, by te dwa znaczące zakłady zatrzymać na Opolszczyźnie, a nie by dawały pracę mieszkańcom sąsiednich województw? Dużego wyboru już nie ma. Sprawa głośna w województwie opolskim. Łukasz Szewczyk, bardzo proszę. Drodzy państwo, zasmucające jest to, że samorządy muszą uciekać się do tworzenia specjalnych warunków. Te specjalne warunki powinny być ogólne. Sprawa pierwszej z firm. Tam była kwestia gruntów. Gmina nie była w stanie przekazać gruntów, wskazać tych gruntów i przekazać na rzecz zakładu. Z tego co wiem, były tam też problemy z zarządem, który stawiał zaporowe warunki. Więc drodzy państwo, co zrobić? Konkretnie w tym przypadku ja osobiście nie jestem zwolennikiem wręczania łapówek w postaci takich grantów dla przedsiębiorców. Natomiast wszystkie regiony w ten sposób działają i skoro jest to na nas wymuszone, to powinniśmy działać na takich samych zasadach i skusić tego pracodawcę ogólnie panującymi zasadami tego, chciałbym podkreślić, chorego rynku. Dziękujemy państwu bardzo. Ta runda już za nami. Tak, przed nami kolejna, chyba najtrudniejsza runda pytań. Pytania będą państwo sobie zadawali nawzajem. Zanim to jednak, ja proponuję chwilę relaksu, a ten relaks funduje nam telewizja Seta. Bardzo proszę o kolejny felieton. To jest poseł. Poseł to jest pomocnik prezydenta. I gdzie poseł mieszka? W Sejmie. Jak wyobrażasz sobie posła? Chudego.
bo pracuję i nie ja, bo mam mniej pieniędzy. Co może poseł? Dać pieniążki od listonosza. Mogę zakazać jeść chipsów. Na przykład się pali to, to poseł może zadzwonić do strawy. O czym poseł powinien myśleć? Nad tym, żeby pracować. Żeby było, żeby był zlew. Wtedy ludzie byli zdrowi. I co może zrobić, żeby ludzie byli zdrowi? Dać im herbatę. Co poseł powinien robić? Występować w wiadomościach. I być grzeczny. Ty się nie bić. Musi zadawać pieniądze. I na co je wydaje? Na wodę. No i chyba się udało. Państwo są zrelaksowani, uśmiechnięci. No już uśmiechnięci, wiemy, że czas na ostatnią rundę pytań. Tak, zdecydowanie. Wylosowaliśmy kolejność zadawania pytań przed programem. Jako pierwszy pytanie zadaje pan Łukasz Fomicz. Szanowni Państwo, no trudne bardzo zadanie. 30 sekund na pytanie, 1,5 minuty na odpowiedź i 30 sekund na ripostę. Pytania zadaje każdy kandydat jednemu wybranemu rywalowi. Rozumiem. Tutaj Nowoczesnej na przykład nie ma sensu zadawać, bo równie dobrze mogę Platformie Obywatelskiej. Pan Petru, jaką historię swoją ma, to wszyscy wiemy. Za Balcerowicza nosił teczki. Natomiast ja myślałem, że po rządach SLD już gorzej nie będzie. Naprawdę. Rzeczywistość 30 sekund, pan, proszę. Przekracza moje najśmielsze wyobrażenia. Po tylu aferach, Amber Gold, afera hazardowa, ale tych afer jest naprawdę, myślę, że już kilkadziesiąt. Mam pytanie do pana Leszka Korzeniowskiego. Proszę mi powiedzieć, ile tych afer musi być, żeby wśród Platformy Obywatelskiej zaistniało takie poczucie wstydu? Koniec czasu na zadawanie pytań. Trochę przerywaliśmy. Leszek Korzeniowski. Wiele tych afer, o których pan mówi, nie do końca można przypisać Platformie Obywatelskiej. Wiele afer, o których pan mówi, wiele osób, które brały udział w tych aferach, zostało ewidentnie w jakiś sposób publicznie napiętnowane i straciły różnego rodzaju stanowiska. Także proszę też o tym pamiętać, że wszyscy ci, którzy byli bohaterami niechlubnymi tak zwanej afery podsłuchowej, to osoby, które straciły stanowiska i funkcje. Także nie do końca jest to takie, że to nie tego nie rozliczamy. Proszę pan wiedzieć o tym, że do końca rozliczamy i na pewno do końca będą rozliczeni, bo te osoby największą karą, największą karą dla takiej osoby, która brała w tym udział, jest wyeliminowanie go z walki w wyborach parlamentarnych. Panie Łukaszu, jeżeli ktoś udowodni, że to powinno iść do kryminału, to pójdzie do kryminału. Tutaj nie ma takich mądrych, którzy by na to odpowiedzieli dokładnie. Trwają prace. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to państwo wiedzą dokładnie, że prokuratura może dopiero skazać taką osobę do sądu i sąd może wydać na nią wyrok, jeżeli uzna, że ta osoba popełniła przestępstwo. Panie Łukaszu. Pytanie o sądy. Natomiast ja tak się zastanawiam, czy jest sens, żebym też jakoś to nawiązał pewien dialog, jeżeli państwo zmielili kolejne miliony, multum inicjatyw społecznych. Ja państwu chciałbym tylko powiedzieć o jednej kwestii, która rzeczywiście dzisiaj jakoś praktycznie zupełnie nie wybrzmiała. Nasza cywilizacja jest cały czas atakowana. My jesteśmy cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. No i ta cywilizacja została uformowana w dużej mierze przez Kościół katolicki. Stąd wzięły się uniwersytety, szkolnictwo, stąd wzięło się system pomocy społecznej. Natomiast teraz, jeżeli my nie zareagujemy w odpowiednim czasie, Lewica nie zaoferuje nic innego, a taka jest Unia Europejska, przyjdzie nowa cywilizacja muzułmańska. Dziękujemy panu bardzo. Paweł Zygmunt, Job bezpartyjny. Ja 30 sekund na pytanie. Pytania, które zadał kolega, jeżeli chodzi o sędziów i wymiar sprawiedliwości. I chciałbym się zapytać, bo wszyscy mówią, nie majstrujcie przy tych rzeczach, nie majstrujcie. A jestem ciekawy, co o tym sądzi Kukiz 15?
Janusz Sanocki. Dziękuję za pytanie. No, odpowiedź właściwie udzielał pan poseł Korzeniowski, jaki jest stan naszego sądownictwa dzisiaj. Pamiętacie państwo, jak dziennikarz zadzwonił do sędziego, podając się za pracownika kancelarii premiera Tuska i uzgadniał prowadzenie sprawy, prawda? Przy Amber Gold. Pamiętacie to. Akurat znam tego dziennikarza. Wymiar sprawiedliwości musi być zmieniony, bo on osłania rządzących. On jest niesprawny i patologiczny. My proponujemy wybory prokuratora generalnego w powszechnych wyborach, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Proponujemy wybór sędziów tego podstawowego szczebla, tych, którzy kiedyś były takie kolegia, potem sądy grodzkie. Tak jest w Ameryce, są sędziowie pokoju, rozstrzygają mnóstwo tych drobnych spraw. Tych sędziów z sądów powszechnych też będziemy, proponujemy wybierać przez Senat. Senat chcemy powierzyć to Senatowi. Tak jak to jest w Ameryce, sędziów wybierają senaty stanowe i one wybierają spośród prawników z doświadczeniem, z dobrą opinią i tak dalej. U nas sędzią może zostać 29-letni człowiek, który skończył aplikację bez doświadczenia życiowego, bez właściwej jakiejś, no właśnie zaplecza takiego w postaci życiowej mądrości. I proponujemy wreszcie, żeby rozprawy toczyły się w systemie trial, czyli dzień po dniu. Była taka afera pana Pogana, pamiętacie państwo, to chyba z SLD był szlachetny człowiek, który 16 lat go sądzono. I drodzy państwo, pytam panią sędzinę, dlaczego wyście tego nie zrobili w tydzień, w miesiąc? No bo biegli coś tam, a w końcu mówię, niech pani mi prawdę powie. No nie mogłoby tak być w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Ona mi mogłoby, ale nam się nie chce. To była odpowiedź sędziny, naprawdę tak było. Więc proponujemy głęboką zmianę wymiaru sprawiedliwości. Panie Pawle. Jeżeli chodzi o immunitet dla sędziów. Oczywiście immunitet, wszystkie immunitety powinny być zniesione. Nie żyjemy dzisiaj w państwie, w którym gdzieś poseł, czy sędzia, czy prokurator. Znamy przykład, gdzie prokurator rozjechał człowieka na pasach i chroni go immunitet. Pan Jachnik z Bielska, takiego prokuratora kilka lat przygrał. Czas riposty, tak? Oddał pan czas riposty panu Sanockiemu. Bardzo dziękuję. No ale gdzie? Nie, no dobrze, no to jest riposta. Ja sam sobie ripostuję, nie mogę. Pan sam się ze sobą zgadza, panie Januszu. Nie, proszę riposta, państwa, nie zgadza. No, nie, sam się ze sobą zgadzam, ale no, akurat poczułem się w obowiązku. Dobrze, panie immunitety znosimy. Ja dziękuję w takim razie. Zamykamy sprawę. Dziękujemy bardzo, Leszek Korzeniowski. Proste pytanie do mojego kolegi, pana posła Kłosowskiego. Słyszało się wiele na temat tego, że Prawo i Sprawiedliwość po wyborach parlamentarnych, które uważa, że wygra, będzie dokonywało dość dużych zmian administracyjnych. Czy prawdą jest, że nastąpią zmiany w obrębie województw i czy województwo opolskie nie jest zagrożone? Bo ja wszędzie zaprzeczam, ale nie do końca mam pełną wiedzę. Także jakby pan był uprzejmy na to proste pytanie. Pan się przyzna, panie Sławku. Szanowni państwo, powinienem ten czas wykorzystać maksymalnie, bo to jest pytanie, którego oczekiwałem tak de facto. I tak zrobię. W związku z tym, że ja w tym względzie rozpocznę od krótkiej, jasnej wypowiedzi, powtarzanej już x razy. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza zlikwidować województwa opolskiego, nie zamierza zlikwidować żadnego innego województwa. Z tych propozycji, które się pojawiły w ustach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pani prezes Beaty Szydło, mowa było o stworzeniu, uwaga, stworzeniu dodatkowo kolejnego województwa. Byłoby to województwo, miałoby to być województwo środkowo-pomorskie. Nie ma tutaj mowy o kosztem jakiegokolwiek województwa już istniejącego, tylko dodatkowo kolejnego województwa środkowo-pomorskiego. Małe jest piękne, małego jako Prawo i Sprawiedliwość broniliśmy w tych czasach, kiedy trzeba było bronić województwa opolskiego i Prawo i Sprawiedliwość zlikwidować województwa opolskiego nie pozwoli. Dziękujemy bardzo. Czas na ripostę. Riposta? Panie pośle. Pozwoli, mimo że ma słabe notowania i ma mniejszość niemiecką na głowie, ale to już tak a propos. Ja chciałem tylko zapytać, czy województwo środkowo-pomorskie jest w stanie obronić się finansowo? Czy jest w stanie uzyskać pomoc unijną? Bo jak wiemy, ta pomoc już została rozdysponowana i prawdopodobnie będzie bardzo trudno w Komisji Europejskiej przeforować to. Koniec riposty, rozumiem. Tak. Dziękuję bardzo. Ryszard Galla. Mniejszość niemiecka. Szanowni państwo, jako chrześcijanin, przeglądając programy wyborcze wszystkich komitetów,
bardzo wyraźnie zwróciłem uwagę na program wyborczy Zjednoczonej Prawicy, stąd też pytanie do kandydatów. Lewicy, przepraszam bardzo. Widzicie, szkoda, jakby była prawica, nie byłoby tematu. Chciałbym zapytać panią o stosunek do kwestii związanej z likwidacją Funduszu Kościelnego, czy też wyprowadzenia lekcji religii ze szkół. Jak pani do tego tematu się podchodzi? Anna Kubica. Jako Zjednoczona Lewica oczywiście jesteśmy za świeckim państwem i za świecką szkołą. W tej chwili religia finansowana, nauczanie religii w szkołach finansowane jest z budżetu państwa. Rocznie koszt religii w szkołach to jest 1 400 600 milionów złotych rocznie za prowadzenie lekcji religii. Lekcji religii w szkole mamy dwie, tygodniowo. Łącznie przez cały program nauczania jest więcej lekcji religii niż łącznie fizyki, biologii i geografii. Te środki, które my byśmy, które powstałyby z likwidacji finansowania religii w szkołach, chcielibyśmy przeznaczyć bądź na bezpłatne posiłki dla uczniów, bądź na gabinety dentystyczne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi o świeckim państwie, o neutralnym państwie światopoglądowo. Dzisiaj mamy możliwość nieujawniania swoich własnych przekonań religijnych. Ale jak się to ma do tego, kiedy na świadectwie, a niedługo PiS chce jeszcze wprowadzić maturę z religii, mamy informację, jaką ocenę dostajemy z tego przedmiotu. No jest to ewidentne naruszenie prawa konstytucyjnego do zachowania swojej własnej wolności w zakresie ujawniania przekonań religijnych. Dlatego Zjednoczona Lewica będzie postulowała po pierwsze o wyprowadzenie religii ze szkół, a przede wszystkim finansowania jej z budżetu państwa, ale także likwidacji Funduszu Kościelnego, który dzisiaj wydaje się, że już jest, no, nie spełnia swojej faktycznej roli, że to, co państwo polskie miało oddać Kościołowi katolickiemu, oddało skończył już na wioskę. Skończył się czas na udzielanie odpowiedzi. Pani Anno, czy pani nie uważa, że działacie tutaj jednak wbrew obywateli, bo przecież taka była także i wola obywateli, żeby rzeczywiście ta nauka religii była prowadzona w szkole, że ona jest także jakby z tych środków subwencjonowanych edukacji opłacana i żeby ten fundusz kościelny jednak funkcjonował. Jest to mimo wszystko bardzo ważna dużej grupy społecznej w Polsce kwestia. Panie pośle, riposta to nie pytanie, znamy pana zdanie. Teraz pytanie zadaje Stanisław Rakoczy. Panie ministrze, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja zastanawiałem się, komu to pytanie zadać, kto się przelicytuje bardziej w likwidacji wszelkich obciążeń podatkowych. Proszę tego nie brać osobiście, ale wychodzi mi, że partia Korwin. Ja mam pytanie, jak już wszystkie podatki zlikwidujecie, nikt nie będzie płacił, to za co będziemy budować drogi, za co opłacimy nauczycieli, za co utrzymamy całą sferę budżetową, jak będzie funkcjonować państwo bez podatków? Nigdy nie powiedzieliśmy, że będziemy likwidować wszystkie podatki, więc nie wiem skąd te pańskie wnioski. Na pewno, to chyba pan się przesłyszał, na pewno, drogi panie, będzie obowiązywał podatek gruntowy, na pewno będzie obowiązywał podatek VAT, a na pewno nie będzie obowiązywał podatek od pracy. Praca nie może być opodatkowana, nie możemy karać ludzi podatkiem za pracę, a nagradzać pozostałych zasiłkami za niepracowanie. Więc teza, którą pan postawił, w zasadzie jest kompletnie nietrafiona. Oprócz tego oczywiście będzie obowiązywał podatek od nieruchomości. Przepraszam, ktoś mnie rozproszył. To jest pana czas na udzielenie odpowiedzi. Dziękuję uprzejmie. Więc wracając, podatek od nieruchomości, należy podatki obniżać jak najbardziej. Nigdy nie powiedzieliśmy, że tych podatków nie ma być w ogóle. Nie chcemy anarchii, chcemy tylko umożliwić Polakom bogacenie się w normalnym kraju. Stanisław Rakoczy, riposta. Powiedział pan, że nie będzie obowiązywał podatek od pracy, czyli to rozumiem, chodzi o PIT, tak? Tak. Tak, no to PIT jest głównym dochodem samorządów. Za co będą funkcjonować gminy, powiaty i województwa samorządowe? Skoro nie będzie PIT-u... Województwa się rozwiąże. No właśnie, województwa się rozwiąże, jasne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Witold Zębaczyński.
Szanowni Państwo, w tych wyborach bardzo często przewija się kwestia tego, że politycy, obecna klasa polityków oderwała się od ludzi, oderwała się od społeczeństwa. Słyszę te opinie, kiedy spotykam się z ludźmi w ich miejscu pracy, w ich miejscu zamieszkania, prowadzę bardzo dużo kampanii bezpośredniej, rozmawiając z ludźmi bezpośrednio na ulicy. Czasu na pytanie. I pytanie moje jest takie, skierowane do pana przewodniczącego Leszka Korzeniowskiego. Ostatnio pan powiedział, że tylko billboardami będzie prowadził kampanię, że czas spotkań bezpośrednich się zakończył. W jaki sposób chce pan rozmawiać z ludźmi, skoro nie chce się z nimi spotykać osobiście? Dziękuję. Ja nie dosłyszałem tego pytania. Może pan powtórzyć? Szanowny panie przewodniczący, wypowiedział się pan w Radio Opole, że spotkania z wyborcami odeszły do lamusa, że jest teraz czas wyłącznie billboardów, internetu. To było na antenie Radio Opole. Stąd moje pytanie, w jaki sposób chce pan rozmawiać z ludźmi, skoro nie chce ich się spotykać osobiście? Pytanie w radiu zadane mi było absolutnie inne. Odpowiedź padła następująca. Pan powiedział, nie, ponieważ jest to któraś już z kolei kadencja, w której biorę udział, to powiedziałem, stwierdziłem to rzeczywiście, że kiedyś zainteresowanie wyborców było zdecydowanie większe spotkaniami. Natomiast obecnie te spotkania nie obfitują w taką ilość chętnych do brania w nich udziału. Przychodzi zazwyczaj zdecydowanie mniej osób i stąd moja odpowiedź. Nic innego tam nie było. Skończył pan udzielać odpowiedź? Tak? Bardzo proszę, riposta. Szanowni Państwo, mamy najlepszy przykład tego, jak potrzebna w Polsce jest kadencyjność posłów. Okazuje się, że ktoś siedzi w parlamencie już tyle lat, że nawet uważa, że spotkania bezpośrednie z ludźmi nie mają sensu, dlatego że przychodzi zbyt dużo przeciwników albo w ogóle nikt nie chce na nie przyjść. Dlatego uważam, że żeby poprawić jakość naszej polityki, żeby pokazać społeczeństwu, że my się angażujemy, że chcemy pracować, trzeba pozwolić tym, którzy tam zasiadają od lat, wrócić do normalnego życia, do normalnej pracy, spotkać się z ludźmi, żeby poznać ich problemy. Nie ma innej drogi na zdrową politykę. Dziękuję. Pytanie zadaje Joanna Bronowicka. Powiedział, ale nie mam trybu. Partia Razem. Dzień dobry. Ja mam pytanie do kandydata Nowoczesnej Ryszarda Petru, do pana Zębaczyńskiego. Partia Razem i Nowoczesna w ocenie ekspertów Centrum Analiz Ekonomicznych to jedyne partie, których propozycje podatkowe bilansują się. Lewa strona zgadza się z prawą. Jeśli chodzi o pozostałe partie, to są albo nierealistyczne, albo niepoliczalne. Tylko że różnica jest fundamentalna. My chcemy obniżyć podatki dla najbiedniejszych, a pani Joanno, 10%. Pytanie. Dlaczego chcecie obniżyć jeszcze bardziej podatki dla najbogatszych, a obciążyć tym tych mniej zamożnych? Rozumiem, o co pani pyta. Zapewne chodzi pani o VAT. Otóż kiedy pani sobie rano robi na śniadanie bułkę z masłem, to nie jest tak, że jest tam tylko mąka i mleko. Żeby ten produkt powstał, musi pani go transportować, musi używać nawozów sztucznych, musi używać technologii, maszyn do tego, żeby wytwarzać produkty i wszędzie tam jest VAT 23%. Dlatego uważamy, że zrównanie tego podatku VAT zakończy się finalnie tym, że kupując ubrania, paliwo, sprzęt AGD i tak dalej, skończy się to, że w pani kieszeni zostanie rocznie 400 zł więcej. Uważamy, że nie ma powodu, aby karać wyższymi podatkami tych, którzy tworzą miejsca pracy. Uważamy, że jasny, równy system podatkowy, sprawiedliwy dla wszystkich. Naszym fundamentem jest równość. Cieszę się, że pani zauważyła, że nasze propozycje podatkowe są zbilansowane. Tak, to prawda. PiS obiecuje w tej chwili 177 miliardów złotych, że skądś wyciągnie i z tego spełni swoje obietnice. Proszę państwa, ale to się wiąże z jedną rzeczą. Z tym, że z naszej kieszeni każdego obywatela wyciągnie 5650 zł rocznie tylko po to, żeby dostać się do władzy. I to jest czysty populizm. Nasze kalkulacje są policzone, bo robi ekonomista Ryszard Petru, a nie populiści. Joanna Bronowicka, riposta. Pan jednak nie zrozumiał mojego pytania. Pan chce obniżyć podatki, zarówno CIT, VAT, jak i PIT. Proszę pani, równość, wolność. Proszę mi pozwolić skończyć. Według analiz ekspertów, połowa społeczeństwa, ta najbiedniejsza, zapłaciłaby wyższe podatki w waszym rozwiązaniu, a najbogatsi zapłaciliby mniej. I tutaj jest fundamentalna różnica, kto powinien składać się w większym stopniu na system podatkowy. Mamy my chcemy być partią milionów, a nie milionerów. Tak jest. Dziękujemy pani bardzo. Janusz Sanocki zadaje kolejne pytanie. Kukiz 15. Proszę państwa, mam pytanie do pana Pawła Zygmunta z JOW Bezpartyjni.
zrewanżuję się, ponieważ mamy wspólny postulat, jednomandatowe okręgi wyborcze, on zmienia funkcjonowanie partii politycznych. A dzisiaj się zderzamy z tymi partiami, prawda? Tutaj widzimy, jest ta zasadnicza linia podziału taka między partiami, posłami, którzy reprezentują stare partie, te tradycyjne, ten establishment. Mam pytanie, jak pan ocenia dzisiaj funkcjonowanie tych partii politycznych w naszym regionie i w Polsce? Może odpowiem w ten sposób. Uprawnionych do głosowania w naszym kraju mamy ponad 30 milionów. Na Opolszczyźnie 837 tysięcy. Jeżeli utworzylibyśmy jedną partię, opolskie.pl, byłoby tam 12 kandydatów. Wszyscy 837 tysięcy obywateli uprawnionych poszłoby do głosowania. Ani jednego mandatu nie mamy w Sejmie. To jest taka prawda, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą, która obowiązuje. Jeżeli chodzi o liczebność partii, które są na rynku. Największą liczebność ma PSL, 140 tysięcy bodajże, dzisiaj słyszałem taką deklarację, 140 tysięcy członków. Potem bodajże Platforma Obywatelska 36 albo 40 tysięcy, PiS około 22 tysięcy. Jeżeli pozbieramy wszystkie partie na rynku, to tak naprawdę ilość członków nie przekracza 300 tysięcy. A dzisiaj oglądamy sondaże, gdzie mamy ponad 40-30% ludzi, naszych obywateli, którzy chcą głosować na tak drobną ilość ludzi, którzy rządzą Polską. Moi drodzy państwo, po to mają być okręgi jednomandatowe. Nie poszliśmy do referendum jako naród, tak? Po to mają być, żebyśmy mieli tych posłów z każdego regionu, żebyśmy ich znali, żeby reprezentowali nasze obszary. A nie żebyśmy wybierali spośród tych 300 tysięcy członków partii tak naprawdę, objętych regulaminami partyjnymi, marionetek, które głosują na polecenie szefa. Jeżeli nie zagłosują, tracą stanowisko, wylatują z listy. Dziękuję panu bardzo. Janusz Sanocki, nie wiem, czy riposta będzie ripostą. Ja będę ripostował tym razem, bo uważam, że te liczby przez pana podane są znacznie zawyżone. No PiS w powiecie nyskim, to ja wiem, liczy może z 20 ludzi, w sumie w Nysie 5 osób. Platforma, no to tyle, ile ma stanowisk do rozdania, to tyle mniej więcej ma członków, prawda? I PSL jest tutaj, bo PSL ma wszystkie agencje, ochotnicze straże pożarne i tak, tam jest dużo do rozdania, więc oni mają, rzeczywiście górują, ale tak naprawdę... Zwłaszcza, no są zarządy, ale tak naprawdę to te partie stanowią znikomy, jeszcze mniejszy odsetek społeczeństwa. Dziękujemy panu bardzo. Anna Kubica. Szanowni państwo, kilka dni temu byliśmy świadkiem, bym powiedziała, dość żenującej sytuacji, kiedy jeden z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na uroczystości zabronił młodym osobom, dzieciom śpiewania w języku niemieckim. To sytuacja jest oczywiście sprzeczna z ustawą dotyczącą mniejszości narodowych. Dzisiaj na sali mamy okrzyki w trakcie wypowiedzi pana Ryszarda Galli. Ja mam takie pytanie do pana kandydata. Czy nie boi się pan, że po wygranej Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach te prawa, które przysługują dziś państwu, zostaną po prostu ograniczone? Ryszard Galla. Szanowni państwo, no myślę, że nie. Że to nie są prawa, które są tylko przyjęte dla mniejszości niemieckiej, a są to prawa dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych, które funkcjonują, które tak jest. W Polsce funkcjonują. Są to mniejszość niemiecka, mniejszość ukraińska, białoruska, czeska. Naprawdę jest ich wielu. Oczywiście jakbyśmy spojrzeli na procent w stosunku do ilości mieszkańców, on jest niewielki. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że Polska także ratyfikowała pewne konwencje europejskie dotyczące właśnie utrzymania języka mniejszości narodowych, etnicznych, do utrzymania tych mniejszości. To jest dobrodziejstwo, które było nam dane na początku przemian w Polsce. Jesteśmy przekonani, że po tak długim okresie pracy nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych, po nowelizacji tej ustawy, zresztą powiem tak, będzie to na pewno pewna próba, taki papierek lakmusowy, ponieważ jak państwo wiecie, nowelizacja została przyjęta przez Sejm, przyjęta przez Senat i jest w tej chwili w trakcie podpisania przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ja codziennie obserwuję właśnie stronę Kancelarii Prezydenta. Nie widzę jej jeszcze, ale jestem przekonany, że ta ustawa będzie podpisana i że bez względu na to, jaki rząd w Polsce będzie rządził, tym bardziej, że PiS zawsze
dba o dobro mniejszości polskiej za granicą, w tym na Litwie. To jest czas pana Ryszarda Galli. Wydaje mi się, że tutaj na pewno tych praw mniejszościom narodowym w Polsce nikt nie zabierze. Anna Kubica? Ja mam nadzieję, że pana nadzieje to nie są tylko płonne nadzieje, bo mieliśmy kilka dni temu przykład na karygodne zachowanie, gdzie pomimo, że właśnie ustawa o mniejszościach niemieckich daje państwu, jak również, przepraszam, o mniejszościach etnicznych, narodowych, daje wszystkim mniejszościom narodowym możliwość mówienia zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym w swoim języku. Jeden z kandydatów PiS-u, pan Morawiecki, zabronił dzieciom śpiewania w języku niemieckim piosenek. Więc ja mam nadzieję, że państwa brak obaw jest tutaj w pełni... Skończył się czas riposty. Sławomir Wojsowski. Szanowni Państwo, każdy z Państwa miał swój czas i bardzo prosimy pozwolić. Panie Januszu, my udzielamy głosu. Pyta Sławomir Wojsowski. Szanowni Państwo, pytanie do pana posła Leszka Korzeniowskiego. Państwo zapowiadaliście podwyżkę VAT-u na rok. Najpierw miało to się skończyć jednoroczną podwyżką VAT-u ze względu na trudną sytuację, rzekomo trudną sytuację, chociaż z drugiej strony byliśmy zieloną wyspą. Później ten VAT został utrzymany i dzisiaj właściwie dyskusja na ten temat zamilkła. Dlaczego państwo nie obniżyliście VAT-u i czy państwo planujecie wprowadzić podatek katastralny od wartości nieruchomości, bo ostatnio prasa o tym głośno się rozpisuje. I co z opłatą za korzystanie z obwodnic? Również wasz pomysł. Leszek Korzeniowski, panie pośle. O korzystaniu, o opłatach za korzystaniu z obwodnic to pierwsze słyszę od pana. O podatku katastralnym to możemy jedynie porozmawiać, bo nikt nie ma takiego zamiaru, przynajmniej nie ten czas i nie ta ekipa. Natomiast wracając do podatku VAT, bo to jest najbardziej realne. Zapowiedziane jest w naszym programie, że od roku 2016 ten jeden podatek VAT-u zostanie ponownie obniżony. Jest to 6,5 miliarda złotych, które no niestety nie trafią do budżetu i to jest ujęte w tej chwili w deficycie budżetowym. Skończył pan? Tak. Udzielić odpowiedzi? Mogę? Bardzo proszę. Tak. Pół minuty. Panie pośle, przypomnienie. No, za czasów pana ministra specjalisty od zegarków, pana Nowaka, to był projekt, o którym mówiono wszem i wobec. No, był oficjalny. Rozumiem, że, za ministra Nowaka. Rozumiem, że pan projekt? W tej chwili opłaty za korzystanie z obwodnic. Ja rozumiem, że pan wstydzi się tego projektu w tej chwili, bo inaczej trudno mi do tego się odnieść. Natomiast... chciałbym, korzystając z tej okazji, zaapelować, żeby przedstawicielka Lewicy nie eskalowała tutaj napięcia. Rozumiem, że pani nie zna tutaj relacji polsko-niemieckich. W związku z tym, jeżeli pani nie wie zbyt wiele o tych relacjach, to bardzo proszę nie eskalować. Skoro pani tak przestrzega prawa, to powinna pani sobie przypomnieć o łamaniu prawa przez Leszka Pogana z SLD tutaj w Opolu. I czas Sławomira Posowskiego również się skończył. Szanowni Państwo, przed nami ostatnie pytanie. Zadaje je Łukasz Szewczyk. Bardzo proszę. Pytanie do pana posła Kłosowskiego. Wiele słyszy się od państwa na temat uszczelniania VAT-u, podatku VAT. Bardzo proszę wyjaśnić, jak to państwo chcecie zrobić. Proszę państwa, bardzo dziękuję za to pytanie. Otóż po pierwsze, przez sprawnie działający aparat skarbowy. Po drugie, poprzez sprawnie działające organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania. No, w tej chwili mamy do czynienia w naszym kraju z sytuacją, w której bardzo wiele osób tego VAT-u nie płaci albo na tym VAT-ie oszukuje, a traci na tym budżet państwa. Dlatego pierwsza kwestia, najważniejsza kwestia to jest wzmocnienie działalności i sprawności organów ścigania, ażeby te pieniądze nie przechodziły poza aparatem skarbowym, a po drugie uszczelnienie aparatu skarbowego. Rozumiem. Riposta, panie profesorze. Więc potwierdziły się moje podejrzenia, że będą państwo stosować aparat opresyjny. Wobec nieuczciwych tak. Proszę nie ma pana, się pan czego obawiać. Nieuczciwy, tak. Proszę pana, nie przerywa mi pan. Proszę pana, zakładacie, że wszyscy są nieuczciwi. Zakładam, że pan jest uczciwy. Tak, zakładacie, że wszyscy są nieuczciwi, wszyscy są złodziejami. To jest nieprawda. Będzie policja skarbowa, tak, aparat skarbowy, organy ścigania, a wystarczyłoby główny
główny przyczynek rozchodzenia się VAT-u do szarej strefy usunąć, czyli zlikwidować zakupy wewnątrzwspólnotowe, żeby procedury były takie, jak z zewnątrz wspólnoty. Nieładnie się pan zachowuje, formułując takie zarzuty. Szanowni państwo, to było ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź, ostatnia riposta. Pozostaje nam powoli kończyć. Myślę, że warto było 2 godziny postać, by zwiększyć szansę tego, że się zasiądzie w Sejmie. Chcieliśmy jeszcze państwa zaprosić do udziału w nadchodzących wyborach. Jeszcze na chwilę oddamy głos naszym gościom, aby również to oni państwa zaprosili. Proszę państwa o udział w wyborach 25 października i głosowanie na listę Prawa i Sprawiedliwości, bo Polsce potrzebna jest dobra zmiana. Zachęcam państwa do udziału w wyborach parlamentarnych. Wybierzmy swojego posła i senatora. Osobiście sugeruję, żeby tego wyboru dokonać między kandydatami z Platformy Obywatelskiej. To jest najlepszy wybór. Czy ty też masz dość polityków? Zmień ich. 25 października nie musisz głosować na mniejsze zło. Głosuj na ludzi, którzy będą cię godnie reprezentować w Sejmie. 25 października idź i zagłosuj, bo polityka to nie są pierwsze strony gazet, polityka to nie są newsy w telewizji. To jesteśmy my, to jesteście wy. W sprawie naszych, waszych miast, w sprawie naszych i waszych spraw pójdźcie oddać głos. Szanowni państwo, od decyzji, jakie podejmiecie przy urnach wyborczych, zależeć będzie los Polski i Polaków przez najbliższe 4 lata. Wybierzcie tych, których znacie i którym ufacie. Wybierzcie kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. 25 października będziemy podejmować bardzo ważną decyzję. Decyzję mającą wpływ na życie milionów Polek i Polaków. Decyzję mającą wpływ na kształt naszej demokracji. Dlatego proszę państwa, nie zostawajcie bierni. Idźcie 25 października na wybory. Warto pójść do wyborów, bo po raz pierwszy możemy dokonać zmiany ustroju w Polsce. Możemy wprowadzić okręgi jednomandatowe, możemy dokonać zmian w sądownictwie, uzdrowić tam sytuację. Dlatego od państwa zależy, czy to się dokona. Idźcie do wyborów. Szanowni państwo, 25 października przed nami wybory parlamentarne. W natłoku populizmu wybierzcie zdrowy rozsądek i odpowiedzialność wobec faktów ekonomicznych. Zagłosujcie na Nowoczesną Ryszarda Petru, lider list w województwie opolskim, Witold Zębaczyński. Drodzy państwo, dlaczego musimy iść do wyboru 25 października? Szansa na zmianę pojawia się raz na 4 lata. Nie zostawiajmy decyzji w rękach tych, którzy mają w tym interes. Tych, którym się będzie chciało iść do wyborów. Chodźmy wszyscy 25 października do urn. Szczęść Boże. Nazywam się Łukasz Fomicz. Reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna. Wiara, rodzina, własność to fundament naszej łacińsko-chrześcijańskiej cywilizacji. Dla ratowania tejże zadbajmy o kościół, szkołę, strzelnicę. Szanowni państwo, 25 października bardzo liczę na państwa głos. Szanowni państwo, zapraszam do wyborów. Wybierzcie godnych reprezentantów do polskiego parlamentu, którzy ponadpartyjnie będą reprezentować nasz region Opolszczyznę. Drodzy państwo, na dziś to już wszystko. Dziękujemy widzom, słuchaczom i internautom, a także naszym gościom w studio. I już teraz zapraszam na wieczór wyborczy na antenie Radio Opole i TVP Opole. Startujemy w niedzielę o 21:00, czyli zaraz po zamknięciu urn wyborczych. Katarzyna Oborska, Marciniak, TVP Opole. Dobranoc. I Marek Świercz, Radio Opole. Dobranoc.